Partnerem podcastu Niezłe Aparaty jest sklep Fotoforma, w którym znajdziecie największy wybór aparatów i obiektywów wszystkich liczących się marek fotograficznych. Sam zresztą kupiłem tam swój sprzęt i zwróćcie uwagę, że każda marka ma w Fotoformie swojego opiekuna, więc kiedy skontaktujecie się z tą osobą i powołacie na podcast Niezłe Aparaty, to myślę, że możecie liczyć na ciekawą ofertę. Więcej informacji znajdziecie na stronie fotoforma.pl. Jacek Siwko przy mikrofonie, po drugiej stronie Przemek Jakubczyk. Cześć Przemku. Cześć Jacku, witam drodzy goście, słuchacze. Gwoli takiego wprowadzenia, to może właśnie poproszę Ciebie o krótkie przedstawienie siebie, a potem pojedziemy z dalszą treścią fotografii. Przemek Jakubczyk, fotograf, od 14 lat zawodowo zajmujący się Olympusem i OM System, a aktualnie od 15 lat też zawodowo zajmujący się fotografią. Fotograf z przymusu, bo dostałem kiedyś aparat do ręki i kazano mi po prostu robić zdjęcia. Głównie fotograf fotografii podróżniczej, fotografii sportowej, troszkę podwodnej, aczkolwiek przez pandemię ten temat został mocno przeze mnie zaniedbany niestety. Trochę portretowo, ale tutaj bardziej w stronę analoga się kieruje, nie w stronę cyfry. Cyfrowo to właśnie podróże, sport, sporty ekstremalne, teraz dzika przyroda, coraz częściej. Czytałeś z kartki, czy z pamięci powiedziałeś? Z pamięci. No kurczę, podziwiam, tyle rzeczy spamiętać, ale bo ty oprócz tego, że jesteś fotografem z przymusu, jak twierdzisz, tak, to też i szkoleniowcem, nie? Tak. Taką masz robotę. Ja zajmuję się tak naprawdę wszystkimi eventami i szkoleniami w Olympusie i w OM System. Mam stanowisko, co się kiedyś ładnie nazywało Master Trainer, teraz to się nazywa Technical Expert, z angielskiego ekspert techniczny, i zajmuję się wszystkim, co jest związane z techniką fotografowania naszym sprzętem i samym sprzętem, czyli też wprowadzam je na rynek jakby od nowości, szkole i tak dalej. Jeżeli ktoś z Was używa Olympusa czy OM System, to na pewno prędzej czy później się na moją twarzyczkę bądź mój głos gdzieś w internecie natknie. Czyli też odpowiadasz za takie treści, tak, które przedstawiają sposób korzystania z tych sprzętów? Wiesz co, tak, jakby jeżeli... Ja szkolę tak naprawdę od momentu, w którym produkt się pojawia u nas, jakby w naszych materiałach, czyli jeżeli pojawia się nowy produkt, to ja jestem pierwszą osobą w tym kraju, która jakby wie o tym, że ten produkt będzie. Przygotowuję się z tego produktu bardzo mocno, a następnie szkolę też sprzedawców po to, żeby w sklepach był odpowiedni poziom wiedzy i odpowiedni poziom poznania sprzętu dla klienta, bo nie ukrywajmy, że te aparaty są coraz bardziej skomplikowane. No i potem w ostatnim jakby etapie szkolę też klientów końcowych, tak dzisiaj nagrywamy w moim setupie tak zwanym szkoleniowym, którym na przykład dzisiaj wieczorem też prowadzę jakieś tam szkolenie z bodajże z OM1, już nie pamiętam, szczerze mówiąc, ale chyba tak. No to jest fajne, kiedy fotografowie chcą się dowiedzieć, jak używać danego sprzętu, bo też nie ukrywajmy i nie mówię to w żadnym razie, żeby oskarżać czy coś takiego, tylko w imieniu fotografów to mówię, że my nie wykorzystujemy nawet tam 30 czy 40 czasami procent możliwości danego sprzętu, bo kupujemy sobie jakieś aparaty, które coraz bardziej są zaawansowane technicznie i nawet jak sobie dzisiaj porozmawiamy o aparatach OM System, to nawet jak padną pewnie jakieś terminy tych różnych funkcji, które tam są napakowane, to podejrzewam, że no oprócz takiej garstki takich geeków, którzy faktycznie, wiesz, kupują to z taką pełną świadomością, że to właśnie ma takie funkcje, a nie inne, to fotografowie właśnie marnują ten potencjał, nie? Jakby nie wgryzając się w szczegóły. Chociaż trudno ich winić, bo z drugiej strony, jak patrzysz na instrukcję obsługi, to jeden aparat, który ostatnio miał 1000 stron, no to wiesz, to przemnóż sobie to razy 2 minuty na przykład na stronę, no to już jest trochę trudne, nie? Żeby tam 20 czy 30 godzin spędzić z tym. Wiesz co, moim zdaniem jest tak, że przez wiele lat aparaty były bardzo uniwersalne i one stawały się coraz bardziej uniwersalne, poza jakby bardzo szczególnymi aparatami typu do astrofotografii bądź jakimiś takimi potworami do fotografii sportowej, one stawały się bardzo bardziej uniwersalne i coraz mniej z tych aparatów wykorzystywaliśmy. Moim zdaniem optymistycznie założyłeś, że wykorzystujemy 30-40%, a chyba że założymy, że matryca jakby, to moim zdaniem, jeżeli chodzi o funkcje specjalne, to jest do 10%. I to ja mówię z własnego doświadczenia, jakby wiem, co aparat potrafi, jakby znam wszystkie funkcje aparatu, ale wiem, ile z tego korzystam tak naprawdę. Moim zdaniem w tym momencie troszeczkę rynek się zmienia i aparaty stają się coraz bardziej
nieuniwersalne, to znaczy stają się aparatami dedykowanymi pod konkretne kategorie użytkowników. Ludzi, którzy rzeczywiście będą coraz większy procent z tych funkcjonalności wykorzystywać w swojej pracy bądź w swojej pasji, bo to też jakby nie ukrywajmy, że to nie tylko fotografia zawodowa, ale też pasjonacka, i będą w stanie korzystać z tego, co ten aparat oferuje. I są aparaty coraz bardziej wytargetowane, już nawet nie patrząc na nasze marki, no to jeżeli popatrzeć na ostatnią premierę firmy, powiedzmy na S, R5, która wyszła ostatnio, no to to jest aparat ewidentnie zaprojektowany pod pracę studyjną, pod pracę portretową, on jakby pod to jest dedykowany, tak? R3, Z9 to są aparaty typowo pod wildlife i pod sport. OM1 była projektowana tak naprawdę pod konkretne zadania, bo była projektowana pod dziką przyrodę i pod osoby, które chcą z tym aparatem iść w ciężki teren, jakby nie martwić się o to, że będą musiały po pierwsze nosić 15 kilo, a po drugie, żeby ten sprzęt w ogóle wytrzymał tak naprawdę nasze najdziwniejsze pomysły fotograficzne. Więc staje się rzeczywiście tak, że coraz bardziej te aparaty stają się mniej uniwersalne. Zresztą w samochodach nawet tak jest też, że te rynki się zmieniają. Ostatnio byłem w salonie samochodowym i zapytałem się o jakiś tam samochód i okazało się, że ten segment w ogóle znika z rynku, czyli ten popularny segment C, no bo on jest zastępowany z jednej strony przez SUV, z drugiej strony przez mniejsze hatchbacki, jakby staje się pewna większa specjalizacja w konkretnych produktach. Tak samo jest w aparatach i tak samo będzie w aparatach tak naprawdę, więc myślę, że dojdziemy do momentu, w którym decydując się na konkretny aparat, jeżeli zrobimy to świadomie, będziemy wykorzystywać jego dużo większy potencjał niż było, niż jest to w tym momencie, ale myślę, że to będzie wynikało bardziej też z naszej specjalizacji i pójścia w konkretną stronę fotograficzną niż i dopasowania też do tego sprzętu, niż ograniczenia funkcji. Wiesz co, bo to w samochodach też jest tak, że na przykład te samochody rodzinne, które były postrzegane jako właśnie takie coś, co całą rodzinę wpakujesz, to też one się zmniejszają, czy znikają w ogóle z rynku, ale też to się wiąże pewnie z tym, jak wyglądają rodziny, są coraz mniejsze. I ja już na przykład musiałem przejść na busa z moją gromadą. Natomiast co do samych aparatów, to ci powiem, że też właśnie tak obserwuję ten trend, jak to możemy określić, bo tak, znikają aparaty te takie podstawowe, taka ta dolna półka, powiedzmy jakieś, tak jak kiedyś mieliśmy te takie najprostsze lustrzanki, do jakiejś tam kwoty 2-3 tysiące, to teraz coraz mniej tego, jest praktycznie prawie zero. I tak jak powiedziałeś, że jest takie niszowanie, nie? Wchodzenie w takie nisze, że na przykład ten jest pod jakieś tam śluby, ten pod coś tam i tak dalej. I dlatego, żeby się w tym wszystkim połapać, jak ktoś wchodzi w ogóle na rynek, albo nigdy się nie interesował sprzętem, bo twierdził, że jest artystą, to potem jak musi coś zmienić, to ma wielki problem, nie? Połapać się w tej całej sytuacji. Tak, to jest, z drugiej strony tych aparatów też jest mniej, nie wiem, czy jest mniej, znaczy na pewno jest mniej w tym entry level rzeczywiście segmencie, czyli tam do 4-5 tysięcy. No to trochę rola też sprzedawców tak naprawdę i ludzi, którzy pokazują... Ale mówisz o dobrych sklepach, a nie o tych marketach, nie? No tak, wiesz, ja nie ukrywam, że ja się z marketu wywodzę. Znaczy, ja 15 lat temu zaczynałem swoją karierę przez sprzętem fotograficznym, stojąc w sklepie nie dla idiotów, promując konkretny sprzęt fotograficzny, jak wielu ludzi, którzy w tym momencie pracują w branży foto na zupełnie innych stanowiskach. Pozdrawiam tutaj paru moich znajomych, z którymi się wychowałem na tej samej hali. I my sprzedawaliśmy wtedy bardzo dobry sprzęt. To nie było tak, że w tych sklepach nie było dobrej obsługi, tylko były rzeczywiście wyspecjalizowane markety, które w tym czasie jakby były dobrym miejscem do kupowania sprzętu foto. Tylko rzeczywiście ze względu na zmniejszenie też rynku i przejście z takiego masowego rynku fotograficznego na rzeczywiście bardziej pasjonacki, niszowy rynek, no to też wyszło to z tych masowych marketów. Wiesz, kiedyś była Martyna Wojciechowska, która wyszła... w sensie zniknęło, tak? Wyszło całkowicie, tak. Mm-hmm. Znaczy, są jeszcze jakieś tam resztki, powiedzmy, tak? Ale to nie jest jakby miejsce w tym momencie do podejmowania potężnego wyboru, tak naprawdę, albo zastanawiania się nad takim sprzętem fotograficznym. Wiesz, kiedyś było tak, że Martyna Wojciechowska wyszła i powiedziała w reklamie, że ona robi lustrzankom XYZ zdjęcia. No i nagle okazało się, że dzikie tłumy waliły drzwiami i oknami do każdego elektromarketu z zapytaniem o ten konkretny aparat. No bo tak było. Po pierwsze byliśmy pod wpływem reklamy, po drugie nie znaliśmy
pojęcia dobrej fotografii. Nagle się okazało, że jest jakiś aparat, który trochę rozmyje tło, robi zdjęcia w trochę gorszych warunkach oświetleniowych w naszych raczej ciemnych, małych mieszkaniach. No i okazało się, że można by pójść bardziej fotograficznie. Tylko że problem chyba polegał na tym, z tą naszą cudowną branżą, że my kiedyś trochę zaniedbaliśmy edukację fotograficzną w tej branży i to trochę jest taki wyrzut sumienia sam do siebie i do całej branży, bo kiedyś sprzedawało się wszystko w bardzo dużych ilościach, ale nie edukowało się trochę klienta, co z tym może zrobić, i w efekcie teraz mamy ludzi, którzy nadal mają tą samą lustrzankę z tym samym kitowym obiektywem 18-55 i nigdy nie wymienili obiektywu, nigdy nie weszli na tryb manualny, nigdy nie, nawet na półautomat tak naprawdę, bo niestety to też leży u właściwie problem leży u podnóży, w edukacji takiej plastycznej, fotograficznej. Miałeś fotografię w szkole? Albo w ogóle wiedziałeś cokolwiek na temat kompozycji w szkole, na temat ekspozycji w szkole? No jakby nie, większość z nas nie miało w ogóle takich rzeczy i styczności z plastyką. No i potem kupując aparat, nie czytamy instrukcji obsługi, no bo jakby też jesteśmy krajem, w którym się nie czyta instrukcji obsługi. Robimy jakieś zdjęcia, one wychodzą mniejsze bądź gorsze, ale w pewnym momencie wchodzi cały na biało smartfon i mówi: hola, ale ja z poziomem mojego procesora i 4 aparatami, 8 możliwymi algorytmami zrobię wam zdjęcia na Facebooka, które będą lepsze niż ten aparat, który musisz jeszcze coś tam obrabiać, albo w ogóle nie obrabiać, bo nie przeczytaliśmy instrukcji, nie wzięliśmy w rękę swojego rozwoju fotograficznego. Więc rynek się zmienia, ale teraz jak trafisz do dobrego sklepu fotograficznego, jak zresztą wspomniałeś, no to myślę, że dobry sprzedawca jest w stanie bardzo płynnie lawirować między kilkoma propozycjami dla ciebie, dopasowanymi do ciebie, a nie dlatego, że to jest najpopularniejszy na rynku, tylko rzeczywiście możesz dostać aparat fotograficzny, który leży jak dobry garnitur od krawca, który będzie przedłużeniem twojej dłoni i nie tylko będzie dawał dobry obrazek, bo nie ma złych aparatów w tym momencie na rynek, tylko będzie po prostu ci sprawiał przyjemność sfotografowania. Tak, no, będzie do ciebie pasował, do twojego stylu. Ty powiedziałeś coś o tych zajęciach z fotografii i to faktycznie było tak, że nie gloryfikując oczywiście poprzedniego systemu, to tam jeszcze były takie, działały przyszkolne jakieś kółka fotograficzne, jakoś to było tak bardziej spopularyzowane, ta fotografia była obecna i myślę, że w dzisiejszych czasach fotografia się chyba wynosi z domu. Jeżeli się zapytać jakiegoś fotografa, skąd miał pierwszy aparat, to zazwyczaj, że tam ojciec, dziadek, coś takiego, nawet się w tych takich bio pojawia, że tam pierwszy aparat miałem, bo dziadek coś tam, nie? I rzeczywiście to się tak przekazuje może z pokolenia na pokolenie, chociaż są pewnie osoby, które gdzieś tam same natrafiają na tę sztukę, tę dziedzinę, ale jest też zauważalny taki trend, chyba dzięki temu, że się YouTube tak rozwinął, że marki jednak swoje kanały tworzą i tam jest bardzo dużo treści takiej, z której można korzystać, nie? Jeżeli na przykład jesteś użytkownikiem tam firmy XYZ i robisz zdjęcia reportażowe czy coś, no to tam wiadomo, że jeżeli ten sprzęt jest profilowany pod taką fotografię, to tam znajdziesz też takie wskazówki, nie? Dla danych fotografów, więc to jest też taka zmiana. I to jest być może taki krok w kierunku tego, że ludzie jednak zaczną zmieniać ten kitowy obiektyw na coś tam innego, chociaż też jeszcze jest inna rzecz, bo wiem, że w interesie marek byłoby jak najwięcej różnych obiektywów sprzedawać, ale też z drugiej strony jak się rozmawia z takimi fotografami po tej drugiej stronie łańcucha pokarmowego, to oni mówią, że kupili sobie tam jakiś obiektyw 10 lat temu i nadal im dobrze służy i nie zamierzają, wiesz, wydawać forsy, nie? Więc tutaj jest ten taki zawsze złoty środek między tym, co dobre dla ciebie jako fotografa, a tym, co też dobre dla marek i tak dalej. Wiadomo, że jeżeli przestaniemy kupować sprzęt, no to za chwilę się okaże, że już żadna firma nie będzie produkowała sprzętów o to, tylko się przeniosą na rynek medyczny. Wiesz co, to też nie do końca jest tak, moim zdaniem, że ja teraz będę trochę adwokatem diabła i adwokatem branży, że branża chciałaby, żeby każdy z nas miał po 10 obiektywów w torbie. Bo 10 obiektywów w torbie powoduje bardzo, jeżeli ktoś jeszcze potrafi ich używać i rzeczywiście wie, co z nimi zrobić, to jeszcze spoko. Ale moim zdaniem fotografia cierpi trochę też na
klęskę rodzaju. Jeżeli masz 10 obiektywów w torbie, to będziesz się milion godzin zastanawiał, który użyć, jaki użyć, po co użyć i który w którym momencie, i w efekcie dobre zdjęcia nie powstaną. W interesie marek foto tak naprawdę jest to, żeby klienci robili jak najlepsze zdjęcia konkretnym sprzętem. Nieważne tak naprawdę, żeby czy on będzie miał jeden obiektyw i nigdy więcej żadnego nie dokupi, czy będzie miał 3, czy 2, czy jakkolwiek. Ważne, żeby niósł za sobą dobrą treść i tworzył dobre treści. Ja osobiście ograniczyłem w tym momencie swój system foto, jeden z systemów foto, który używam, dość mocno. I właściwie... ile masz obiektywów? Tak. Ale prywatnie? Tak wszystkich? We wszystkich systemach? Nie, takich, co używasz. No nie, no bo ja, wiesz, problem polega na tym, że ja korzystam z jednego systemu cyfrowego i w nim mam 4 obiektywy, z których korzystam, 5, przepraszam, z których korzystam tak na co dzień. I to jest jakby w 2 setupach różnych poukładane, w zależności od potrzeb. I jeszcze mam 4 systemy analogowe, z których korzystam na co dzień i rzeczywiście robię bardzo dużo zdjęć analogowych. No i tam też jest mniej więcej po 2 bądź 3 obiektywy w każdym systemie, więc trochę tych obiektywów mam takich, które używam rzeczywiście na co dzień. To nie jest tak, że one są w szafie. No to jak masz te dwa setupy, jak to określiłeś, to jakbyś mógł trochę przybliżyć ten temat? Co, ja w tym momencie, ze względu na to, że nie jestem... Co, do czego i tak dalej. Nie jestem fanem jakby uniwersalnego zoomu, który jest najpopularniejszym obiektywem na świecie typu 24-70 czy 12-40 u nas, czy jakikolwiek zakres w tym miejscu. Ja jestem raczej zwolennikiem skrajnych ogniskowych, czyli w jedną stronę mam szeroki kąt, to jest 8-25 F4 Pro olympusowskie i to jest właściwie OM systemowe już. To jest 16-50 ekwiwalent ze światłem 4.0 i to jest taki obiektyw bardzo unikatowy między innymi systemami, z tego względu, że nie ma obiektywu, który daje tak zbliżony ekwiwalent dla małego obrazka, tak szeroki zakres, który kryje od szerokiego kąta do tego magicznych 50 mm, kryjąc właściwie wszystkie stałki. I to jest taki obiektyw, który miał głównie krajobraz, trochę sportu, trochę takiego reportażu, bo wtedy przymykam sobie przysłony i mam wszystkie stałki w jednym, trochę do wieloplanów. Drugim obiektywem to jest typowy obiektyw sportowy i to jest obiektyw 40-150 f2.8 Pro, czyli jakby ta jaśniejsza wersja 40-150 i to jest mój absolutnie jeden z ulubionych obiektywów. Głównie sport, głównie portret, tego typu rzeczy. Po środku, w związku z tym, że powstaje jakaś tam dziura i chciałbym mieć coś jaśniejszego, to korzystam z 21-4, z której ty, Jacku, to w tym momencie mnie widzisz. To jest taki obiektyw, z którym się bardzo mocno polubiłem, bo on ma bardzo specyficzną charakterystykę rozmycia tła. To jest ekwiwalent 40 mm. Ja jestem raczej taki pół na pół między 50 a 35 w tych klasycznych ogniskowych, więc postanowiłem w pewnym momencie, że przysiądę się na 40 w środku i jakby ten kąt widzenia rzeczywiście mi odpowiada. Jest tak, że jestem w stanie ogarnąć większe rzeczy. No i to jest taki mój setup, jakby full setup w momencie, kiedy jadę na przykład robić sport, jakieś zlecenie bądź jakąś taką bardziej fotograficzną podróż. Jeżeli chodzi o taki setup bardziej minimalistyczne, to te dwa skrajne obiektywy zamieniam jednym ultrazoomem i to jest trochę w zaprzeczenie tego, co powiedziałem przed chwilą, ale rzeczywiście ten obiektyw jest wyjątkowy. To jest 24-200 po ekwiwalencie, czyli 12-100 Olympusa F4 ze stabilizacją. To jest też znowu taki dość unikatowy obiektyw, bo nigdzie nie ma w żadnym systemie 24-200 ze stałym światłem i ze stabilizacją w żadnym systemie. I dodatkowo bardzo dobry optycznie. I to jest też obiektyw, którym ja filmuję. Z tego względu, że on ma stabilizację, razem z połączeniem ze stabilizacją w OM1 daje może nie gimbalową stabilizację, ale taką, że jestem w stanie z ręki sobie bez żadnego prowadzić kadr. I to jest przeważnie zestaw, z który też jakby 21-4. Jest jeszcze jeden obiektyw, który jest rzadziej przeze mnie używany, ale do specyficznych rzeczy, czyli fisheye 8 mm 1.8, to jest obiektyw, który mam tylko i wyłącznie pod obudowę podwodną, bo tam po prostu im szerszy, ja jestem nurkiem wrakowym i raczej w tą stronę idę nurkując i w duże zwierzaki i potrzebuję mieć bardzo szeroki kąt. 8
fiszka jest idealnym obiektywem, bo mieści mi się w małą kopułę. Jest super ostra, jest jasna i ostrzy bardzo blisko, więc a pod wodą tego efektu fiszaj nie ma, więc jakby to jest fajne szkło. Używam też ósemki raz po raz do takich krajobrazów astro, jak chcę mieć Star Trace'a, czyli róg gwiazd pokazać na zdjęciu w nocy, no to wtedy ta ósemka ładnie ustawiona. Nie widać tego efektu fiszaj, nie widać tej dystorsji, tylko wtedy horyzont trzeba mieć na środku zdjęcia i to całkiem spoko wygląda, więc ósemka jest też do tego celu. I to jest takich pięć moich podstawowych obiektywów, które używam w tym momencie. Bardzo uniwersalny zestaw. Ludzie boją się fiszaja, tego rybiego oka, ale tam jest kwestia tego horyzontu, tak jak mówisz, że dajesz w środek kadru i wtedy nie masz tego załamania, nie? Ale to ogólnie, bo teraz tak, zawsze dobór obiektywów, no nie, no to jest kwestia tego typu, co fotografujesz i co chcesz osiągnąć. Tak. Tylko czasami też jest tak, jak ktoś ma za dużo kasy, to kupi sobie wszystko i potem tak jakoś może, nie wiem, czy intuicyjnie działa, bez takiego właśnie wdrożenia się w te szczegóły, nie? Bo to wydaje się, że taka prosta rzecz, do czego użyć jakiegoś tam obiektywu, to nie będę słuchał, no nie? Bo to szkoda czasu. To mi się wydaje, że taka mentalność, z którą należy walczyć w fotografii. Czy moim zdaniem jest też tak, że intuicyjnie wiemy, jakiego obiektywu użyć i jakiej ogniskowej, w momencie, kiedy nastąpi coś takiego, co można górnolotnie nazwać wyrobieniem sobie własnego stylu. Jeżeli jakby wybierzemy sobie własną drogę fotograficzną i znajdziemy czyli własną... Czyli po 10 latach. No ja fotografuję dłużej, ja nie wiem, czy ja jestem w stanie stwierdzić, że ja własny styl mam. Może jestem w jego bliskim poszukiwaniu, jakby określam się mniej więcej fotograficznie. On się parokrotnie zmieniał też w ciągu lat, bo też się zmienia jakaś tam estetyka, ale jeżeli rzeczywiście gdzieś zobaczymy, co nam się podoba, kim się inspirować i w którą stronę chcemy iść, to też warto jakby w tą samą stronę iść technicznie. No bo ja zawsze mówię, ja mam bardzo dużo pytań ze związku z pracą, którą wykonuję na temat tego, jaki obiektyw kupić. Przeważnie jest tak, że ktoś ma ten kitowy, nazwijmy to, czyli ten zestawie, standardowy zoom 14-42, 18-55, 24, coś i pyta się, który następny. Ja zawsze mówię, że po pierwsze, nie ma jednej sensownej odpowiedzi, no bo możesz mieć, wybrać sobie stałkę, możesz zoom, możesz szerzej, możesz dalej i tak dalej. I najlepiej zrobić sobie coś, co ja nazywam fotograficznym rachunkiem sumienia. Nie wiem, czy używasz, Jacku, Lightrooma, ale ja jestem trochę uzależniony od Lightrooma, a Lightroom ma tak, możliwość pięknego sortowania po metadanych. Zrobić sobie tak, kolekcję... Po ogniskowych, nie? Po ogniskowych. Mhm. Ja robię zawsze tak, że mam kolekcję The Best Of. Na przykład The Best 2022. The Best Of Sport, coś tam. I robię sobie miliony tych kolekcji. Na przykład wrzucam zdjęcia, które mi się najbardziej podobały, moje, prywatne. Czasami nawet dorzucam jakieś inne, ale takie, które mają pełnego exifa. Jestem w stanie zobaczyć na przykład, że zoomem 12-40 czy tam 24-70 zrobiłem sobie najwięcej zdjęć, które mi się same podobają na konkretnym zakresie ogniskowych. Więc jeżeli ktoś podejmuje decyzję, że chce mieć tele, a okazuje się, że większość zdjęć robi na szerokim kącie, to ten zakup tele, jeżeli nie jest bardzo uzasadniony, jest trochę bez sensu, jest moim zdaniem widzimisiem. To jest ten sam sposób jak kupowanie aparatu. Ja na przykład przez wiele lat dążyłem do tego, żeby mieć high ISO, bardzo wysokie, dobre i jakby dążyliśmy za tym. I nagle się okazało, że mój aparat robił spokojnie 3200, takie, które ja akceptowałem bez żadnego problemu, a większość zdjęć, które mi się podobały, które publikowałem i które jakby, gdzie rzeczywiście potrzebowałem hajsu, były na 800 i w tym momencie stwierdziłem, ej, ale właściwie nowa puszka nie jest mi potrzebna, tak naprawdę tylko po to, żeby zmienić na wysoki ISO, więc ja każdy zakup, dosłownie nawet karty pamięci, robię sobie taki mały wewnętrzny rachunek sumienia, sprawdzam, patrzę. Uważam, że wydawanie bez sensu pieniędzy to też jest trochę zabijanie w sobie fotografii, no bo to oczywiście, że mamy ten gaz, Gear Association Syndrome, to jest... Każdy chce mieć dużo zabawek, ale w pewnym momencie trochę zaczynamy się gubić w tych zabawkach. Ja na przykład ostatnio trochę posprzedawałem sprzętu, typowo, żeby jakby odczyścić sobie miejsce pracy, tak naprawdę, żeby ten wybór był prostszy, żeby było po prostu biorę aparat, biorę obiektyw i jeden, dwa, idę robić zdjęcia, a nie zastanawiać. Rozumiem ciebie, bo też jak przeszedłem na bezlusterkowce, to sprzedałem praktycznie cały system lustrzankowy, który miałem
Natomiast nie mając nic oczywiście do lustrzanek, bo to wiadomo, że jest kwestia wykorzystania tego sprzętu i do czego ci on jest potrzebny. Ja tylko miałem żal przy takich szybkich ujęciach reporterskich, że to nie działało tak, jak ja chciałem. Natomiast na przykład teraz jakiś stary aparat sobie wypożyczyłem z fotoformy Nikon D850, klasyk, wiesz, taki pod jakieś krajobrazowe rzeczy. I spoko, nie? No to ja nie widzę tego, żeby to jakoś było, jakoś tak nie domagało, mimo tego, że wiesz, no nie ma tych bajerów, nie ma jakiegoś Pro Capture czy czegoś, więc dużo się trzeba namęczyć, ale być może właśnie, tak jak powiedziałeś, komuś lepiej by do jego fotografii pasował dany sprzęt, nie? Na przykład lustrzanka, nie? Nie upierajmy się, że wszyscy muszą być na bezlusterkowcach. Chociaż to jest po prostu ułatwienie, nie? I teraz takie pytanie, jeżeli ty na czymś zarabiasz i liczy się dla ciebie komfort pracy, nie? No to jeżeli na przykład fotografujesz dziką przyrodę i słyszałeś już o Pro Capture albo ewentualnie wykorzystałeś tę funkcję, nie? To zaraz oczywiście wytłumaczymy, co to jest, ale potem jak idziesz do swojego starego aparatu i tego nie ma, to czujesz tak, kurde, co tu jest grane, jak beznadziejnie, nie? Bo to jest tak, że jak już dotkniesz, no to już, kurde, no jako fotograf to... Może działa ten syndrom GAS, o którym wspomniałeś, ale jest jednak ten komfort inny. Jest. Są sytuacje, rzeczywiście, kiedy kolejne generacje aparatów robią potężny progres. Ja jakby zawodowo w stajni Olympusa czy OM System aktualnie jestem od jedynki pierwszej generacji, AM1 pierwszej generacji, czy jakieś 9 lat temu się przeszedłem już całkowicie na ten system i AM1 dwójka, którą nadal posiadam do budowy podwodnej, to jest taki aparat, którym zrobiłem najwięcej zdjęć w życiu. Teraz jest trójka już, tak? Jedynka, trójka, a potem była AM1 X, znaczy równolegle i X, teraz jest, no. I AM1 jest jakby następcą całej linii po zmianie nazwy. 2019, a to OM1 2022 chyba, tak. Teraz, nie? No to rzeczywiście, mimo tego, że nadal uważam, że AM1 dwójka, którą nadal posiadam, bo to jest aparat, który mi pasuje do budowy podwodnej, więc jestem jakby od niego trochę uzależniony w kontekście posiadania, to ciężko mi do niej wrócić w kontekście po AM1. Ale to w kontekście zawodowej fotografii. Ja też jestem trochę taką osobą po pełną skrajności, że tak powiem, w kontekście fotograficznym, bo z jednej strony AM1, i nie potrafię w tym momencie korzystać z korpusu, który po pierwsze będzie miał blackout, wizję, że który będzie miał poniżej 20 klatek na sekundę, który nie będzie miał stabilizacji, ja sobie, idę w górę i robię 4-5 sekund z łapy zdjęcia i jakby heja, wszystko ostre i fajnie. I który będzie mi momentalnie łapał młodego, bo mam syna 4-letniego gdzieś tam na jakichś zdjęciach. Ale z drugiej strony czasami po prostu zakładam Ilforda HP5, doma mi RZ67, mam 10 klatek, idę robić zdjęcia. Mam światłomierz na Sekonika jakiegoś starego z lat 90. na pasku i robię sobie to 10 klatek i jestem happy. Więc jakby wydaje mi się, że wszystko sprowadza się do tego, że zawodowa fotografia jest taką fotografią, której rzeczywiście jakby musimy dostarczyć materiał, no bo jest klient i ktoś za to płaci, ale z drugiej strony, jeżeli miałbym do wyboru aparat, który sprawia mi po prostu przyjemność i jest super, a aparat, który ma wszystkie możliwe feature i daje najlepszą możliwą jakość zdjęcia, ale nie do końca mi leży w ręku, albo nie, ja się z nim po prostu nie polubiłem, to wybrałbym ten, który mi po prostu sprawia przyjemność. Więc z jednej strony tak, jakby mamy tego gaz i szukamy tych najlepszych funkcji, najlepszych funkcjonalności, możliwości i tak dalej, ale z drugiej strony też nie ma co przesadzać i powinniśmy aparat dopasowywać do siebie. Mhm, to rozumiem, o co ci chodzi, żebyśmy nie mylili zawodu z pasją fotografii, bo jeżeli na przykład ktoś... A da się to rozdzielić? Da się, bo chodzi o to, że jeżeli robisz tylko i wyłącznie pod klientów
W sensie, że ani nie realizujesz swojej wizji za bardzo, czyli nie dajesz sobie takiej wolności artystycznej, bo czasami jest tak, że niektórzy fotografowie mają taką, wiesz, powtarzalną dziedzinę, nie? Że idziesz, jest powtarzalny typ na przykład jakichś przyjęć, czegoś tam, no nie? I w pewnym momencie możesz się zatracić, że pracujesz z takimi schematami, że muszę to, muszę tamto, muszę owamto i nie dajesz sobie na przykład takiego procenta 10-20% zdjęć, że możesz totalnie artystyczną wolność mieć, nie? I jeżeli na przykład też dasz się zaszufladkować coś takiego, że bierzesz aparat tylko w momencie, kiedy ktoś cię o to prosi i, że tak powiem, przekonuje cię w postaci jakiejś tam płatności, którą ci na konto albo do ręki daje, to wtedy możesz powiedzieć, że jesteś fotografem z zawodu, bo nie pójdziesz sobie do parku, nie pójdziesz sobie gdziekolwiek, sam z siebie, nie? Z taką mamiją, czy z tym D850, czy jakim tam innym masz aparat, który nie jest demonem prędkości, ale za to przynajmniej da ci taką świeżość. To znaczy, wydaje mi się, że to jest ta kwestia tego typu, że jeżeli byśmy na przykład oglądali też zdjęcia z tej samej kategorii, no to idzie się po prostu tym znudzić cały czas, nie? A jeżeli odświeżasz sobie głowę, właśnie biorąc starszej generacji sprzęt i idąc sobie pofotografować inne tematy, no to wtedy się nie znudzisz fotografią, nie? Ja myślę, że cierpiałem na taki syndrom, wiesz, takiego lekkiego wypalenia z tego tytułu, że bardzo długi czas przez to, że było dużo tych zleceń, było bardzo skumulowane przez taki jakiś tam okres w roku, to ja już nawet nie miałem czasu tego robić dla siebie, nie? I wtedy pomyślałem sobie, kurczę, gdzie jest ta moja taka pasja, taki wiesz, ogień, który ja czułem, jak sięgałem po aparat i tego nie było. I dopiero potem, jak sięgnąłem sobie po jakiś tam mniejszy aparat, czy jakiś tam w ogóle inny, to przez to, że ta była ekscytacja czymś nowym, no to mi jakby pozwoliło wrócić do fotografowania, bo ja powiem ci, że moja taka przygoda z fotografią zaczęła się tak mocno z Olympusem Miu. I wiesz, jaki to jest aparat. To jest taki, że no nie ma szans, żeby odmówić jemu miejsca w kieszeni, nie? To jest coś, co bierzesz i robisz. A masz jeszcze? Jak ktoś... Mam nawet dwa, bo to są, wiesz, klasyki, których nie sprzedaje się, nie? No bo pytam w kontekście ceny, więc... Aha, rolka filmu dziennie, nie? Taką miałem skuteczność, więc potem, jak już po 10 latach fotografowałem śluby, tak wiesz, na co dzień, to sobie pomyślałem, gdzie jest ten fotograf z tym Miu, wiesz, że ja już nie robię w tym stylu, nie czuję takiej wolności, nie? I to mi dało do zastanowienia, żeby przepracować znowu tę fotografię na nowo, nie? To tak, to... Wydaje mi się, że wszystko i tak sprowadza się do tego, żeby coraz częściej, znaczy, żeby często dodawać sobie jakiegoś fajnego bodźca w fotografii. Czy to będzie, nieważne, bo są różni ludzie, różne potrzeby, jakby różne style fotografowania. Nieważne, czy to będzie sprzęt, czy to będzie nowy styl fotografowania, czy nowy album fotograficzny, czy całkowicie zmiana systemu, czy cokolwiek innego, ale żeby... Czy inny temat na przykład. Tak, czy inny temat, jakby, żeby się cały czas gdzieś czymś inspirować i coś łapać. Ale znaleźć sobie właśnie ten taki system kopania się samego w tyłek co jakiś czas, żeby wiedzieć, że jeżeli się zastoimy, to coś zrobić ciekawego. Ja teraz, mała dygresja, właśnie w tym roku był taki trochę zastój, znaczy dla mnie fotograficznie. Z jednej strony bardzo dużo zrobiłem analogiem, ale sportowo to był taki zastój ze względów jakby prywatnych, jakaś tam przeprowadzka, jakieś tam inne rzeczy, trochę rzeczy remontowych i nie robiłem dużo sportu. No i teraz mam taką ogromną przyjemność z grupą moich znajomych, zresztą z jednym z gości twojego podcastu, czyli z Kubą Kazimierczykiem też, lecimy do Nazare, do Portugalii fotografować surferów. I to jest taki temat, który jest jednym z moich tak bucket listy, jeżeli chodzi o sfotografowanie sportu. Biorę długi teleobiektyw, biorę aparat i właściwie od miesiąca o niczym innym nie myślę fotograficznie, jak w tym wyjeździe. Tak naprawdę nie ukrywam, że to... I to jest rzeczywiście taki bodziec do tego, żeby troszeczkę się tym sprzętem bardziej pobawić i coś znowu fajnego zrobić. Zresztą też sam sprzęt może być też takim bodźcem, bo nie wiem, odkrywamy nową funkcję. Miałeś OM1 na testach, więc znasz pewnie, jest taka funkcja HRS.
która robi zdjęcie wysokiej rozdzielczości, ona już jest w iluś tam aparatach różnych marek. W OM System jest taka rzecz, która pozwala zrobić tego HRS-a z ręki, czyli czym normalnie z wykorzystaniem stabilizacji aparat robi 8, 10, 12, 15 zdjęć, my tego nie wiemy do końca ile robi, bo to w zależności od sytuacji, i potem łączy tak w taką mozaikę 50-milionową. I to jest funkcja, którą teoretycznie jest dedykowana do rzeczy nieruchomych, do krajobrazu, do wnętrz, do architektury. Ale z drugiej strony ja złapałem strasznego zajawkę, jak byłem na wakacjach we Włoszech w tym roku. Byłem pierwszy raz w Wenecji. Piękne miasto, w ogóle strasznie zainspirowałem się fotograficznie i strasznie złapałem bodźca. I tam robiłem HRS-y na potęgę, i to nie dlatego, że chciałem mieć zdjęcia wysokiej rozdzielczości, tylko przy bardzo dużej ilości światła, bo to jednak w ciągu dnia się chodzi, a nie w złotej godzinie, tylko po prostu zwiedzanie takie normalne. Okazywało się, że mogłem sobie zrobić zdjęcie, gdzie specjalnie rozmywałem ludzi, no bo jeżeli on robił 12 zdjęć, to automatycznie ludzie poruszając się rozmywali przy czasach typu 1-2000 sekundy, 1-4000 sekundy, i robiłem, i mam wszystkie zdjęcia z rozmazanym tłumem. Złapałem sobie po prostu takiego bakcyla, żeby robić zdjęcia w bardzo dużej rozdzielczości, stosunkowo szerokim kątem, z przerysowanymi ludźmi, na konkretną jedną styl fotografowania, właściwie nawet nie styl, na jedną klatkę złapałem zajawkę, i przez cały urlop robiłem dokładnie identyczne zdjęcia w różnych miejscach Włoch i Wenecji, ale jedna funkcja spowodowała, że to nie był zwykły urlop, że to był taki mega oczyszczający wyjazd fotograficznie, bo znowu złapałem jakby coś fajnego. Nie ukry... I tutaj znowu mały wyrzut sumienia sam do siebie, ja nadal nie obrobiłem tych zdjęć, tak swoją drogą. No to pewnie dlatego, że taka duża rozdzielczość, rozmiar pliku, nie miałem czasu. I nie chce się tego przeglądać. W każdym razie rozumiem, o co ci chodzi, bo to jest tak, jakbyś był w popularnej miejscówce takiej turystycznej i jest problem, jak to złapać z tymi ludźmi, nie? Bo to przeszkadza, i wtedy albo ND1000 nałożyć na obiektyw, no ale wtedy to już statyw, nie? No to wiadomo, że z rodziną jest niewykonalne. Z ND1000 to jeżeli mamy 1-4000, to miałbyś 1/4 sekundy? Nie, to sobie spokojem, to jest, wiesz, ale to nadal nie rozumiesz tak tych ludzi. Przy takim świetle, jak jest 1/4000 na 10-tysięczna, 4 sekundy. Bo to 10 stopni światła, tak? Znaczy, najłatwiej sobie przeczytać tak, że ND to jest ile razy wydłużyć się czas. Jeżeli jest ND1000, to 1000-krotnie wydłużyć się czas. Jeżeli jest 1/4000, to 1/4 sekundy będzie, więc tu łatwo przeliczyć sobie. Już nie brnimy w matematykę. Też w ogóle ci wszyscy, którzy z matematyką nie są polubieni, to wyłączą. Ale jest taka funkcja Live ND, chyba tak. To OM1 ma, nie? Czy też inne? OM1, trójka i teraz OM5. To jest funkcja, która jest takim... No właśnie, powiedz jak to działa, bo to jest taki filtr ND bez nakręcania filtra ND na obiektyw. W ogóle zacznijmy od tego, że Olympus bardzo mocno w swoich aparatach od jakiegoś czasu już idzie w stronę fotografii obliczeniowej. Jakby chce, żeby ta fotografia obliczeniowa, może nie w takim znaczeniu, jak jest w telefonach komórkowych, które dorabiają ci rozmyte tło drugim obiektywem i tak dalej, ale żeby rzeczywiście dać ci większe możliwości fotograficzne bezpośrednio tu i teraz, bez użycia dodatkowych akcesoriów. Jedną z takich funkcji jest wcześniej wspomniany HRS, ale też właśnie Live ND, który działa w ten sposób, że jest elektronicznym symulacją filtra szarego, czyli aparat robi serię zdjęć, które nakłada jedno na drugie, i robi coś takiego, co można nazwać w Photoshopie mieszaj warstwy jaśniej, czyli wyciąga jaśniejsze partie, żeby je rozmyć, a ciemnych nie rusza. I to jest o tyle ciekawe, że po pierwsze możemy bez filtrów szarych typu ND64, ND32 w ciemniejsze dni rozmyć na przykład wodę czy chmurki do takiej fotografii typowo krajobrazowej, ale oprócz tego, że mamy rozmyte chmurki i drzewo, to nie jest żaden trik taki robiącego dziwnego JPEGa, tylko on rzeczywiście zapisuje to wszystko w jednego RAWa. Więc mamy też dużo więcej ilości danych, które są zaszyte w cieniach, dlatego że to jest seria zdjęć, więc jakby to tak jakby był trochę jak HDR albo multiekspozycja. Te zdjęcia nadal są na sobie nałożone, więc tych danych jest zdecydowanie więcej, więc Live ND nie tylko
pozwala nam robić zdjęcia z dłuższym czasem naświetlania niż normalnie byśmy zrobili, to jeszcze możemy sobie w postprodukcji więcej wyciągnąć z cieni. Tak, możemy. Ja tam szarpię się spokojnie 4-5 V z Life and Day, jeżeli potrzebuję. Nie mam filtrów połówkowych, czy nie mam filtra szarego, czy w ogóle jakkolwiek inaczej nie zwiększę sobie tej rozpiętości totalnej czy tam HDR-em, no to Life and Day jest spoko rozwiązaniem i to jest o tyle też spoko rozwiązanie, że mamy RAWa jednego, bo w HDR-ze jak zrobisz sobie serię, no to jednak trzeba to skleić. Jakbyś chciał wysłać to na jakikolwiek konkurs, no to nie ogarniesz tego, no bo masz HDR, a HDR nie jest akceptowany w większości konkursów, a tutaj w Life ND masz jednego RAWa, którego wyciągasz sobie z cieni, światła ładnie się rozmywają, czyli chmurki, woda i cała reszta, no i masz jeden plik. Więc to jest taki bardzo flagowy przykład fotografii obliczeniowej, czyli tego, że aparat wyciągnięty tu i teraz, bez dodatkowych akcesoriów, rozszerza ci możliwości twoje fotograficzne i twojej kreatywności. Czyli takie turbo doładowanie tego silnika fotograficznego. Ciekawa opcja, bo tak jeszcze może dla takich mniej zorientowanych, bo nie każdy tam się filtrami interesuje, to filtr ND po prostu blokuje ilość światła, która wpada na matrycę i czasami jest tak, że no, chciałoby się zrobić takie zdjęcie, że tam płynie sobie rzeczka, czy tam wodospad spada i jest to wszystko rozmyte, a te ustawienia, które wynikają z ekspozycji, po prostu nie dają takiej możliwości, jest za dużo światła, za jasno i wtedy się tak to blokuje i to jest tutaj już wbudowane w aparat. No, niesamowite, jak to wszystko przenika się teraz, właśnie tak jak powiedziałeś, ta fotografia obliczeniowa, którą kojarzymy głównie z tym, że masz tryb portretowy w jakichś tam iPhone'ach, nie? Bo to ludzie myślą, że to jest tak, że tego nie ma w ogóle w takich tradycyjnych, nazwijmy, aparatach, a to się okazuje, że te sztuczna inteligencja, dajmy na to te funkcje właśnie obliczeniowe, są już dawno obecne, bo przecież i autofokusy też na tym się opierają, bo przecież jak niby aparat ma stwierdzić, że wykrywa oko człowieka albo zwierzęcia, nie? Bez takiego wspomagania, no to przypadkowo wykrywa, nie? Nie, z okiem akurat to jest schemat taki, może nie prosty, ale on działa prostszy, tak? Prostszy niż z wykrywaniem na przykład samolotów czy samochodów. Aha, no bo no, wiesz, no. Jeżeli na przykład teraz część aparatu wykrywa samoloty i on nie tyle, że wie, że samolot, no bo samolot to powiedzmy, że jest łatwo go nauczyć, tak? Skrzydła, wielka kreska plus dwie kreski w poprzek, tak? Jakieś i trochę szybko leci. I trochę szybko leci. Ale on ogólnie ogarnie, gdzie jest kokpit i przerzuci ostrość na kokpit. Jeżeli teraz fotografujesz motosport, to aparaty potrafią na motocyklu znaleźć motocykl i wiedzieć, gdzie jest kask, bo szukają kasku. Bo ostrość powinna być na kasku, a nie na objawce z przodu na motocyklu, więc aparaty potrafią dużo w tym momencie i rzeczywiście fotografia obliczeniowa wchodzi może nie właśnie z wielkimi butami, tak jak w telefonie i obrabia nam zdjęcia, także na Facebooku zbieramy miliony lajków od razu, ale jakby daje nam rzeczywiście gigantyczne możliwości fotograficzne tu i teraz. I to chyba właśnie o to chodzi, żeby fotografia nie była przytłaczająca, bo mam takie wrażenie, że dużo ludzi przesiada się z aparatów na telefony komórkowe, dlatego że muszą, jak usłyszeli, że muszą zabrać 40 filtrów, 2 statywy, 8 obiektywów i tak dalej, żeby zrobić jedno zdjęcie, które nie do końca jeszcze jest takie jakby... I jeszcze drona, a tutaj z telefonu firmy XYZ bądź z ABC robi zdjęcie i nagle tam pomiesza i nagle pych, jest ładne zdjęcie, które zbiera miliony lajków, więc fotografia obliczeniowa jest i będzie i myślę, że to jest przyszłość fotografii, nie do końca właśnie takiej telefonowej, ale takiej prawdziwej, żeby ten aparat robił dużo rzeczy za nas. I ja to zrozumiałem jeszcze przed tym jedynką w 2019 roku, chwilę przed pandemią. Na ostatnim takim długim wyjeździe pojechaliśmy z żoną do Maroka. I to jest, ja zawsze na każdy wyjazd, szczególnie jak jechaliśmy gdzieś na dłużej, to moja torba fotograficzna to był taki całkiem spory bagaż, powiedziałbym, no bo budowa podwodna, 2 korpusy, bo prawo Murphy'ego, jak zabiorę jeden, to mi się zepsuje albo mi go ukradną, podstawowe obiektywy, filtry właśnie i ta cała ta zabawa. No i wyjazd do Maroka tym się różnił, że jechaliśmy w trójkę już, a nie w dwójkę, bo pojawił się 8-miesięczny brząz i trzeba było zabrać
tanimi liniami, przesiadkami i jeszcze przez Lizbonę wózek, nosidełko i tak dalej, do samochodu, bo jeszcze wynajmować samochód i milion różnych dziwnych rzeczy, które trzeba zabrać z dzieckiem. No i nagle się okazało, że torba fotograficzna to jest nie już tam 9 czy 10 kg plecaka z wszystkimi rzeczami, tylko tam kilogram. I okazało się, że filtry nie pojechały, pojechały podstawowe tylko obiektywy, pojechała wtedy jeszcze M5 Mark III, czyli trochę starszy aparat. Ale on już jakieś tam podstawy tej fotografii obliczeniowej potrafił, czyli Live Composite, czyli funkcję do malowania światłem, czy HRS. No i okazało się, że przywiozłem całkiem niezły materiał z tego wyjazdu. To jest taki materiał, który całkiem nieźle mi się gdzieś tam posprzedawał potem, jeżeli chodzi o zdjęcia. Ale to nie był materiał, który był z wyjazdem typowo fotograficznym, że zabierałem statyw, filtry i polowałem na złotą godzinę. Było parę zaplanowanych zdjęć, które jakby chciałem zrealizować i zrobiłem i są spoko, ale to był raczej zjazd rodzinny, a przy okazji fotografowałem. I wtedy zrozumiałem, że ten sprzęt nie musi być w centrum uwagi i moja firma chyba zrozumiała to trochę wcześniej, tak bardziej, pracując nad M1, a teraz nad M5 i rzeczywiście tą fotografię obliczeniową wprowadza bardzo, bardzo mocno i to ułatwia fotografię, a właściwie może nie tyle ułatwia, co pozwala przywieźć dużo ciekawszego materiału z tego samego miejsca. Marcin Dobas, mój serdeczny przyjaciel, a jednocześnie fotograf National Geographic Polska i nasz ambasador. To jest człowiek, który kiedyś bardzo ładnie powiedział, że on zamiast kolejnego obiektywu, czy kolejnego dziwnego akcesorium, czy czegokolwiek fotograficznego, mogli zrobić starszym korpusem i na przykład zrobić sobie kurs nurkowania po to, żeby rozszerzyć możliwości robienia swojego portfolio, jak gdzieś wyjeżdża, żeby zrobić na przykład foty podwodne. Ja się z nim zgadzam absolutnie, że jeżeli gdzieś jedziemy, to zróbmy wszystko, żeby to portfolio, które przywieziemy, żeby ten materiał, który przywieziemy, był jak najszerszy, jak najlepszy. I jeżeli mamy funkcje, które są w aparacie i dają nam taką możliwość, to warto z nich korzystać po prostu, żeby przywieźć jak najwięcej materiału. A ty mówisz, że te zdjęcia gdzieś ci poszły? Sprzedajesz też fotki? Wiesz, raz po raz mi się zdarzy jakiś artykuł napisać, albo zdarzy mi się gdzieś do jakiejś książki ktoś, co parę razy mi się ktoś odezwał, bo na przykład ktoś pisał jakiś tam przewodnik o czymś i potrzebował zdjęcia z konkretnego miejsca i nagle gdzieś tam się wyświetliłem. Zdarzyło mi się parę razy, paręnaście razy sprzedać jakieś wydruki na ścianę komuś, bo to też jest taka moja mała zajawka, że ja wolę jednak papierowe zdjęcie, nie na monitorze, zresztą za aparatem, który w tym momencie mnie kręci. Stoi drukarka wielkoformatowa, znaczy może średnioformatowa Epsona i raz po raz ją sobie odpalam i to jest takie moje guilty pleasure, czyli coś, co się absolutnie nie opłaca finansowo, posiadanie takiej drukarki w chacie, ale sprawia tak niesamowitą przyjemność drukowanie własnych zdjęć na wielkim formacie, że po prostu ją mam. I nie żałuję ani złotówki wydanej na ten drukarkę. No tak, to jak ktoś planował zakup drukarki takiej domowej, żeby coś tam sobie przyoszczędzić, to raczej też z matematyką nie jest za pan brat, ale powiedz coś o tym Live Composite, bo to może, czy Composite, jak to tam się wymawia? Ja mówię Live Comp po prostu, ale Live Composite jakby, właściwie tryb kompozytowy, może będzie tak łatwo z polskiego. To jest tryb, który chyba jest takim pierwszym trybem, który wprowadziliśmy jako fotografia obliczeniowa w aparaty. I to jest tryb, który zmienia całkowicie postrzeganie długich czasów naświetlania. Dlatego, że aparat może inaczej, wybieramy sobie czas naświetlania między pół sekundy a 60 sekund. Aparat robi pierwsze zdjęcie, na którym zarejestruje całe światło ambientowe, czyli to, które jest. Wyobraźmy sobie sytuację, w której chcemy sfotografować ruch uliczny. I teraz, jeżeli zrobimy Live Composite, to on zapisze nam normalne zdjęcie, powiedzmy z czasem, powiedzmy półtorej sekundy albo dwie sekundy, bo taki będziemy mieć wymagany, żeby to zdjęcie dobrze wyglądało. I na to zdjęcie, jeżeli pojawi się w konkretnym pikselu coś jaśniejszego, czyli na przykład pojawi się ruch świateł ulicznych z samochodów, albo pojawi się ruch gwiazd, albo po prostu przejdzie ktoś z latarką, a pojawi się coś jaśniejszego niż było, to aparat nadpisze to na ten piksel. Czyli możesz bezkarnie jakby domalowywać światło do konkretnego zdjęcia. Czyli możesz sobie 6 godzin naświetlać i on cały czas będzie, nie przepalając reszty zdjęcia, bo to nie jest czas naświetlania na
taki, że naświetla każdy piksel osobno, tylko dorysowuje do całego zdjęcia tylko i wyłącznie jaśniejsze piksele. Odwracając jakby sytuację, jeżeli korzystamy, każdy z nas, kto ma aparat z trybem manualnym jakimkolwiek, ma tryb bulb. Znane od wieków, może nie od wieków, ale od dziesięcioleci w aparatach, czyli tryb klasycznego długiego czasu naświetlania. I on miał ten problem, po pierwsze, że nie było widać, co fotografujemy. Tu mamy podgląd na żywo, czyli widzimy, jak malowanie światłem przebiega. To jeszcze na dodatek, w przypadku trybu bulb, jeżeli powiedzmy mamy latarnię uliczną, która w przypadku rysowania światłem świeci nam cały czas w jednym miejscu, to ona w pewnym momencie stanie się kulą ognia, albo będziemy musieli bardzo mocno przymknąć przysłonę, żeby ją jakoś przytłumić, bo inaczej po prostu nam przepali zdjęcie. Tak samo jakbyśmy chcieli fotografować ruch gwiazd i zrobić pełne kółko, pozorny ruch gwiazd na nieboskłonie. Ale w tym trybie się nie przepali ta latarnia. Nie, no bo znaczy, to zależy, jak ustawisz parametry. Jeżeli ustawisz parametry pierwszego zdjęcia tak, żeby ona była poprawnie naświetlona, no to później na to zdjęcie zostanie nadpisane, dorysowane tylko i wyłącznie ruch uliczny w tym przypadku. Wyobraź sobie, że świetlasz gwiazdy. Gwiazdy, żeby pojawiła się tak zwana fasolka, czyli żeby nie była gwiazda kropką na niebie, tylko żeby była rzeczywiście pewnym rozmytym ruchem, no to powiedzmy, że trzeba naświetlać około 20-30 sekund, żeby rzeczywiście ten ruch był widoczny. Tylko problem polega na tym, że nawet w ciemnym miejscu, w rezerwacie ciemnego nieba, jakim są Góry Izerskie czy Bieszczady, po jakimś czasie, przy długich czasach naświetlania, zacznie się to zdjęcie też przepalać, no bo tak całe zdjęcie będzie normalnie rejestrowane. W trybie Live Composite, jeżeli będziemy mieć jakąś łunę od miasta, czy jakieś schronisko, to ono zostanie niezmienne, bo tam się nic nie zmieni ze światłami. Więc tylko i wyłącznie gwiazdy będą się kreski rejestrować na zdjęciu i będziesz mógł sobie 6 godzin naświetlać takie zdjęcie, nie przepalając całej reszty. To ciężko tak naprawdę to wytłumaczyć w wersji bez obrazu, ale jeżeli ktoś wpisze Live Composite na YouTubie, to tych filmów jest masa, jak to powstaje. To jest jeden z moich ulubionych trybów. Ja bardzo mam zajawkę na długie czasy naświetlania, wszelakie. I Live Composite jest na przykład takim trybem, w którym jeżeli wyjdziemy poza schemat fotografii krajobrazowej, to wyobraź sobie, że możesz oświetlić cały samochód jedną lampą błyskową, chodząc dookoła niego. Dobłyskując sobie fragment po fragmencie, tak naprawdę, na jednym zdjęciu. Możesz łączyć dwa typy światła, błyskowe z światłem zastanym, bo powiedzmy, że będziesz miał długi czas naświetlania jakiś, a potem sobie dobłyśniesz na to zdjęcie. To może być światło zastane zachodzącego słońca. Ja mam takie zdjęcie z Maroka, gdzie ostatnimi promieniami słońca mam oświetlany wąwóz Dades, a ruch samochodów pojawił się 40 parę minut później. Znaczy ruch samochodów był, tylko na takiej drodze, która się wije przez ten wąwóz, tylko niestety nie miały zapalonych światł. Dopiero po 40 minutach pierwszy samochód przyjechał z zapalonymi światłami, więc aparat sobie stał godzinę 40, naświetlał, pojawił się pierwszy samochód, narysował się jeden, drugi, trzeci, czwarty i dopiero wtedy przerwałem naświetlenie, a cały czas na tym samym zdjęciu miałem oświetlenie to zachodzącego słońca, czyli ten fajny czerwony kolorek, który gdzieś tam na skałach się pojawił. Więc to jest tryb, który bardzo, 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 bardzo mocno zmienia podejście do długich czasów naświetlania, chociażby do tego, żeby burzę sfotografować. Stawiasz na balkonie, zostawiasz aparat na Live Composite, masz burzę nad, powiedzmy, nad miastem i na jednym zdjęciu będziesz miał 10, 12, 15 błyskawic, no bo one się będą rejestrować na tym samym zdjęciu cały czas. I to najważniejsze, znowu, to jest RAW, a nie JPEG. To nie jest żaden plik taki wyjściowy, tylko masz RAW-a, możesz go normalnie wrzucić do Lightrooma, możesz go normalnie obrabiać, to jest jedno zdjęcie. To jest właśnie potęga też fotografii obliczeniowej. To a propos tego tłumaczenia, że to jest ciężko tak bez obrazu wytłumaczyć, ale można, być może to nie będzie takie jeden do jednego tłumaczenie, ale tak jak rozmawialiśmy o Lightroomie, to na przykład jak się analizuje, na co wpływają różne suwaki, nie? Że na przykład jak masz te dwa highlights i shadows, nie? To jest tak, że one w przeciwieństwie do tego whites i blacks, chyba tak się nazywają, black, to one wpływają tylko i wyłącznie na te najjaśniejsze partie, nie? Czyli jak na przykład sobie robisz te testy, to rzeczywiście patrzysz, że aha, dobra, to coś, co ja tutaj robię, to ma wpływ tylko i wyłącznie na te najjaśniejsze partie. One, to się nie rozciąga na te średnie tony, nie? Że to wtedy musisz w tym na przykład whites zrobić, że wtedy większa część zdjęcia się rozjaśnia. Tak jak na przykład masz exposure, który działa globalnie, nie? No to
oczywiście wiadomo, no to trzeba się zajmować tam obróbką, żeby to po prostu sobie tam poodkrywać. Natomiast tutaj w przypadku tej funkcji to tak mniej więcej też działa, że jest to tylko wpływ na te poruszające się elementy. A ciekawa rzecz z tym, że auta jeździły, to było po zmroku, bez świateł? No, w Maroku to normalne. Z oszczędności. Wiesz, to jest tak, że dopóki widzisz, to nie musisz. Jakby to... Ja akurat bardzo lubię zjazdy do takich krajów, które powiedziałbym nie są w naszym kręgu kulturowym. Na freestylu bardziej? Tak, jakby plecaki, tego typu rzeczy. Azja południowo-wschodnia, czy właśnie Maroko, czy Gruzja, to są takie kraje, gdzie chociaż Gruzja chyba najmniej z tego całego towarzystwa, które rzeczywiście są dość specyficznymi, szczególnie jeżeli chodzi o ruch uliczny i takie podejście do tego, co się wydarzy na drodze, więc tam samochody sobie po prostu jeździły. Oczywiście to nie było tak, że to było super ciemno. Jakby widziałeś, tak? Jeżeli nie masz niczego, co ci rozprasza wzrok, czyli jakieś światła takie typu miejskie i tak dalej, to okazuje się, że noc wcale nie jest taka ciemna do końca, szczególnie jak masz wysoko, duży księżyc i wysoko, no to da się tam jeszcze jakoś jeździć, ale rzeczywiście po jakimś czasie włączyli światła, łaskawie. A to mówisz, że dużo, dużo podróżujesz, a właśnie też to się jakoś tam łączy z fotografem, o którym mówiłeś, Marcinem, który organizuje takie fotowyprawy, nie? W takie dosyć nietypowe lokalizacje. I widziałem, że jakąś tam piramidę żeście odwiedzili wspólnie. Możesz odpowiedzieć troszeczkę o tej wyspie norweskiej z tym rosyjskim osiedlem? Wiesz co, byliśmy, rzeczywiście Marcin do was, bo o nim mówimy, prowadzi wyjazdy dla firmy, która się nazywa wyprawyfoto.com.pl i mam też taką przyjemność współpracowania z nimi i prowadzenia tych wyjazdów raz po raz, razem z Marcinem. I w tym roku byliśmy na Spitsbergenie, czyli największej wyspie archipelagu Svalbard. I to jest, jeżeli ktoś nie wie, to tak dokładnie nad nami jakieś 4000 kilometrów w stronę północnego bieguna. Bliżej jest do bieguna niż do Polski, bliżej jest do bieguna niż do Norwegii, to tak na marginesie. I to jest wyspa, która jest absolutnie niesamowita, jeżeli chodzi o przyrodę i po to tam się jedzie, po zwierzaki i po krajobrazy. To jest właściwie archipelag wysp, który jest dość ciekawym politycznie regionem świata, dlatego że to jest teoretycznie teren niczyj i jednocześnie wszystkich naraz, bo wiele krajów, dokładnie chyba 42, mają możliwość osiedlania się tam na tym archipelagu, z czego Norwegia i Rosja mają możliwość w ramach jakiegoś tam traktatu z początku XX wieku eksploatować złoża, które tam są, czyli bodajże węgiel głównie. I Norwegia i Rosja mają tam swoje osady, gubernator na bazie tego traktatu jest norweski i on jakby sprawuje władzę, ale Svalbard nie jest jakby norweski, jest tylko pod opieką Norwegii, że tak powiem. To nie jest jakby terytorium Norwegii i tam są dwie rosyjskie osady, co w sytuacji aktualnej politycznej nie jest dość łatwym orzechem do zgryzienia, no bo teoretycznie to są rosyjskie osady, w praktyce to jest na ziemi podlegającej pod Norwegów, w praktyce... że jest na tyle dziwnie, że tam większość osób pracujących w Barentsburgu to są osoby pochodzenia ukraińskiego, więc już jest taki miks bardzo polityczny w tym momencie tam. Ale rzeczywiście są dwie takie osady. Barentsburg i Piramiden. Są też osady typowo naukowe, jak Nyalesund, które są osadami do prowadzenia badań różnego typu, tam NASA też ma swoje jakby centrum badawcze, ma jeszcze parę innych uniwersytetów centra badawcze, różne dziwne rzeczy tam się bada. My byliśmy tam typowo fotograficznie, dlatego że to był typowo fotograficzny wyjazd, obaj prowadzimy te wyjazdy, jesteśmy jakby opiekunami grupy, Marcin jakby tym głównym, ja Marcina wspomagam, jest z nami, było 7 osób albo 8, czy nie pamiętam. Mamy jacht do dyspozycji, który pozwala się przemieszczać po Svalbardzie, bo Svalbard jest
takim archipelagiem, gdzie tych dróg jest jak kot napłakał, może z 30 km wszystkiego razem, z czego połowa w stolicy całego archipelagu, czyli Longyearbyen, tam gdzie jest lotnisko, żeby się dostać gdziekolwiek sensownie, no to trzeba mieć już do dyspozycji właśnie jacht, albo ewentualnie zimą skuter śnieżny i pływamy sobie od zatoki do zatoki, od fiordu do fiordu, od miejsca ciekawego do miejsca ciekawego, po to, żeby raz na jakiś czas w formie desantu na pontonie zejść na ląd i fotografować głównie dziką przyrodę, czyli jak się poszczęści, to najbardziej zabójcze zwierzę na świecie, czyli białego misia polarnego. My mieliśmy takie szczęście, na szczęście go widzieliśmy, ale na szczęście widzieliśmy i na szczęście nic tam się nie stało, aczkolwiek trochę strachu się najedliśmy, no bo to też jest taki urok. To czekaj, to jedziesz sfotografować białego niedźwiedzia i się boisz go spotkać, tak? trochę taka skomplikowana sytuacja. Realnie jest tak, że żeby sfotografować na Spitsbergenie... Ale czekaj, to jak... No, bo jak masz system mikro 4/3, to masz łatwość, bo te obiektywy ogniskowe razy dwa i łatwo go ściągnąć. Tak, pytanie, gdzie ten miś ci wyjdzie, tak, to jest największy problem. Żeby wyjść poza osadę ludzką na Spitsbergenie, musisz mieć broń ze sobą. Jakby takie jest rozporządzenie gubernatora, a dlatego my jedziemy w dwójkę jako dwóch opiekunów. Marcin i ja posiadamy broń ze sobą, z ostrą amunicją przygotowaną typowo na niedźwiedzie. Mamy też rakietnicę, czyli system ostrzegania i odstraszania niedźwiedzia też tak naprawdę, jeżeli on się pojawi. Są pewne całe, bardzo duże przepisy na temat tego, jak się zachowywać w kontekście niedźwiedzia. No i teraz nie jest problemem w momencie, kiedy ty go zobaczysz 300-400 metrów od ciebie, bo jesteś w stanie reagować w miarę sensownie. Problemem jest wtedy, kiedy wyjdziesz ze skały na jakimś jednym czy drugim fiordzie na brzegu, a miś tam nagle będzie. I ty tam, ani on nie będzie cię słyszał, ani nie wyczuje, bo będzie miał cię głęboko w poważaniu, że w ogóle tam się zbliżasz, a ty go jakby nie usłyszysz, nie zobaczysz i wyjdziesz na tego misia. No to wtedy zaczyna się problem, powiedzmy. My mieliśmy taki połowiczny problem, dlatego że miś wyszedł za skały 40 parę metrów od nas. No i z jednej strony masz świadomość tego, że to może być twoje zdjęcie życia, czyli przykład, chciałbyś zrobić zdjęcie, ale z drugiej strony masz... Albo ostatnie zdjęcie. Tak, jakby to też. Ostatnie zdjęcie życia. Ale masz świadomość tego, że chciałbyś, żeby jednak grupa, którą się opiekujesz, wróciła w całość. Więc w tym przypadku olałem zdjęcia. Mam jakieś tam już, jak ten misz sobie odchodził. No bo jednak bierzesz odpowiedzialność za kogoś i dbasz o czyjeś bezpieczeństwo, więc chciałbyś, żeby ten misz jednak go nie zjadł. A misz jest takim stworzeniem, które jest bardzo kuloodporne, że tak powiem. Więc trzeba też strzelać w odpowiedni sposób i też nie ukrywajmy, że nie można zrobić czegoś takiego, że o, widzimy misia i my poczujemy się zagrożeni, to od razu oddajemy strzał, ponieważ misie jest bardzo chronionym gatunkiem i w momencie zastrzelenia misia podlegasz dokładnie tym samym procedurom prawnym, jakby zastrzelił człowieka na Svalbardzie, więc to nie jest takie hopsiup. Więc z jednej strony rzeczywiście chcesz bardzo, żeby ten miś się pojawił i żeby go sfotografować, bo znam ludzi, którzy byli parokrotnie na Svalbardzie i misia nie widzieli. A ja byłem pierwszy raz na Svalbardzie i pierwszego dnia zobaczyłem misia. Przepraszam, drugiego dnia po wylądowaniu. Potem tego samego dnia jeszcze jednego. I to były jedyne dwa misie, które widzieliśmy. Ale jest to coś, co jest niesamowitą przygodą i rzeczywiście polecam bardzo mocno każdemu, kto dziką przyrodą się gdzieś tam fotograficznie zajmuje, żeby prędzej czy później w rejony arktyczne ogólnie się wybrać, bo pomijając już misia, no to renifery, to morsy, to foki, to lisy, to paradoksalnie bardzo dużo ptactwa, no i przepiękne krajobrazy, to jak się poszczęści też czasami wieloryby są do sfotografowania i to jest rzeczywiście taki rejon świata, który jest bardzo mało dotknięty przez człowieka naszą dość mocno niszczącą ręką, więc to też daje pewnego rodzaju inne doznania fotograficzne, że tak powiem. No i nie musisz uważać, że tam kable jakieś będą wystawać. A jacy fotografowie jeżdżą na takie wyprawy foto? To są zawodowcy, czy bardziej tacy pasjonaci, amatorzy, wiesz, którzy nie mają do czynienia z fotografią profesjonalną w tym takim rozumieniu, że zarabiasz na niej?
Znaczy, jeżeli mówimy o zarabianiu, to myślę, że większość fotografów dzikiej przyrody na świecie trzeba by nazwać fotografami amatorami bądź pasjonatami, dlatego że fotografia dzikiej przyrody nie, poza naprawdę bardzo niewielkimi ilościami przykładów jest raczej mało dochodowym zajęciem. Raczej większość ludzi robi to z pasji do przyrody, z tego, że kocha przyrodę i chce być jej świadkiem jak najbliżej tego, co się dzieje, więc patrząc z tej perspektywy, no to to są ludzie, którzy w większości są pasjonatami przyrody, a z drugiej strony, jeżeli popatrzymy na to, jakimi umiejętnościami dysponują i to, jak fotografują, no to śmiało można ich nazwać, że to są już zawodowcy, którzy na, że tak powiem, nie na jednym zwierzątku swoje karty pamięci zjedli. Więc to, nie jednego misia widzieli. Tak. Nie tylko białego, ale też i brunatne i tak dalej. Nie jednego ptaka sfotografowali. To są ludzie, którzy rzeczywiście bardzo dużo wiedzy posiadają. To też nie jest też tak, że jakby trzeba być super zawodowcem, żeby jechać. Tylko problem z takimi wyjazdami jest takim, że to nigdy nie jest tania zabawa. Taki wyjazd jest kosztowny. Svalbard sam sobie jest drogi. Bardzo. Pierwsze zdarzenie z marketem na Spitsbergenie, które się odbywa, no to powiedziałbym, że jest bardzo bolesne, typu jedna sztuka pomidora za 30 zł i to jest drogi wyjazd, nie ukrywajmy tego. Z drugiej strony, jak już jedziesz na tak drogi wyjazd i sobie gdzieś tam ukulasz tego, no to szkoda by było jechać bez doświadczenia i bez jakiegoś odpowiedniego sprzętu, więc tutaj uśmiechałem się, nawet jeżeli nie mamy jakichś obiektywów super i aparatów, jednak rentale, ale większość tych osób, które jeżdżą na takie wyjazdy, już takowy sprzęt posiadają. No i też jakby umiejętności korzystania z tego sprzętu, żeby nie robić, że tak powiem, obiektywem za 60 tysięcy i aparatem za 50 w trybie auto, tylko żeby to z tych zdjęć wyciągnąć więcej. Warto jechać na taki wyjazd, pomijając już jakby ceny i tak dalej, no to załóżmy, że kogoś stać na takie wyjazdy, to warto jechać z kimś bardzo doświadczonym na taki wyjazd, bo to ja doznałem tego parokrotnie, wyjeżdżając z miejsca pierwszy raz, jak jechałem, no to zachłystujemy się wszystkim i nagle się okazuje, że nie zrobiliśmy jakiegoś materiału, który byłby ciekawym elementem opowieści. Ja tak miałem po pierwszym wylocie na Komodo do Indonezji, nie udało mi się tam jeszcze wrócić, to był wyjazd typowo samodzielnie, z żoną leciliśmy w formie backpackingu, no i chciałbym nadal tam wrócić i jakby uzupełnić materiał. W momencie, kiedy lecimy z kimś, kto prowadzi ten wyjazd, on może być takim trochę przewodnikiem za rękę, co warto zobaczyć, na co warto zwrócić uwagę, kiedy warto fotografować, jak warto fotografować. To nie jest też taki wyjazd, nie jest wyjazdem warsztatowym. To też trzeba jakby sobie jasno powiedzieć, że to nie jest, że stoi pan nauczyciel i mówi, no to teraz użyjemy przysłony takiej i takiej, użyjemy czasu i takiego, jakby tą podstawową wiedzę na temat chociażby trójkąta ekspozycji powinniśmy mieć, ale z drugiej strony rzeczywiście mamy człowieka, który zna teren, zna miejsca, zna zachowania, zna sposoby, zna fotografowania, zna to, jak się światło zachowuje, kiedy warto fotografować, no jakby jest zaprzyjaźniony z miejscem. Więc zdecydowanie dla osób, które chcą przywieźć najlepszy możliwy materiał z dość krótkiego stosunkowo wyjazdu, bo to jest tam 7 czy 8 dni, to jednak polecam tego typu wyjazdy niż samemu telepanie się gdzieś tam na drugi koniec świata. Chyba że mamy możliwość później wrócenia. No to jakby możemy wielokrotnie jeździć i po prostu przywozić coraz to nowszy materiał. Dużo się mówi o potrzebie takiego resetu, jakiegoś odpoczynku dla fotografów i wydaje mi się, że takie wyjazdy to jest taka chyba opcja właśnie takiego odświeżenia umysłu. Nawet jeżeli zajmujesz się fotografią przyrody na co dzień, to jednak taka niecodzienna okolica, w której fotografujesz, to jest zupełnie no, jak kosmos, nie? Po prostu taki raj fotograficzny. Tak, zdecydowanie. Rarytas. O. Ja to jeszcze jestem wielkim fanem takiego networkingu fotograficznego i absolutnie odbywam bardzo... Aha, chodzi ci o jakieś nabywanie kontaktów, tak? Wiesz, to nawet nie tyle chodzi o same kontakty, ale o to, że siedzisz zamknięty, nieważne czy to jest czatownia, czy jacht na Svalbardzie, czy domek w górach, bo idziesz fotografować krajobrazy, ale siedzisz z grupą ludzi z tym samym
że tak powiem, nie skażenie? Tą klepką, z tym samą walniętą klepką w głowie, którzy są na tyle samo nienormalni, żeby robić dokładnie to samo co ty, i nagle się okazuje, że takich sirów jak my jest więcej, jesteś w stanie z nimi przebywać, rozmawiać, inspirować się, łapać fajne pomysły, i ja jestem wielkim fanem tego typu imprez. Zresztą parę razy w roku jeżdżę na różne imprezy foto, spotkania, zloty, plenery i tak dalej, i uważam, że to jest coś, co jest wielce inspirujące, i nawet jeżeli wracam z takiego wyjazdu, tak jak na przykład z tego Spitsbergenu, fizycznie odchorowywałem z 5 dni. Tym bardziej mieliśmy bardzo brutalny powrót przez strajk jednej linii lotniczej, to człowiek wraca z takim totalnym resetem głowy i pełnym jakby chęci do działań. I bardzo, bardzo, bardzo polecam jakąkolwiek formę kontaktu z innymi fotografami, z tą samą przestawioną klapką w głowie co my. No chyba, że jesteśmy skrajnym introwertykiem, no to już jest jakby rzeczywiście nie do końca zalecane, ale w momencie, w którym nie, to bardzo, bardzo polecam. Nie wiem, w którym odcinku podcastu, ale chyba zdaje się, że w którejś z ostatnich rozmów był właśnie ten temat, żeby korzystać też z takich opcji spotkań właśnie z ambasadorami, bo to jest tak, że marki mają tych swoich fotografów, którzy no niosą o nich wieść, może ocieplają trochę ich wizerunek i tak dalej, to też, ale z takiej naszej perspektywy, takich zwykłych fotograficznych zjadaczy chleba, to fajnie jest właśnie z takimi fotografami się spotkać, bo z reguły nie jest to ktoś przypadkowy, nie? Z reguły się sięga po takie już nazwiska sprawdzone, które nie jedną kartę zmarnowały fotograficzną, i wtedy dzięki temu, że jest to takie spotkanie, powiedzmy, otwarte, sponsorowane przez markę, jest tak, że nawet takie osoby, które być może nie mają teraz budżetu, nie, żeby jechać na Spitsbergen albo w ogóle pójść na warsztaty, mogą też dużo z tych rzeczy korzystać. To jest ten plus tej nowej sytuacji na rynku. Nie wiem, czy wszyscy korzystacie już, mówię tutaj do słuchaczy, z takich opcji. Natomiast no, pewnie też osoby, które gdzieś żyją poza dużym miastem, mają troszeczkę gorzej, ale takich transmisji live też może jest dużo w internecie, więc to po prostu trzeba śledzić, orientować się i tak dalej. A ty masz super robotę, widzę, z tego, co opowiadasz. Jak ty w ogóle tam trafiłeś do tego Olympusa najpierw, a teraz do OM System? Musisz trochę zdradzić szczegóły, jak się takie coś łapie. Nie będę zdradzał szczegółów takich bardzo, bardzo, bardzo. Nie, no kontraktu nie mów dokładnie zapisów, ale... Ja trafiłem przez najprostszą pracę dla studenta, tak? Nie ukrywajmy, że gdzieś tam kiedyś jakaś agencja mnie zwerbowała, w której pracował notabene mój znajomy jako supervisor, i zaproponował pracę. Ej, jest taka praca, będziesz stał sobie tutaj w takim markecie XYZ i w weekendy, i będziesz mówił, że ten aparat jest spoko, tak? Ja mówię, spoko robota, tak? 6 zł za godzinę, czy tam ileś, bo to takie czasy były. Biorąc pod uwagę moją bardzo silną potrzebę usamodzielnienia się finansowo na studiach i wyjechania do innego miasta, no to było bardzo atrakcyjne, że tak powiem. No i rzeczywiście to był ten czas, kiedy ten rynek foto w Polsce buzował jak wulkan, że tak powiem. Tego sprzętu fotograficznego się sprzedawało masę, i tych promotorów było w każdym elektromarkecie cała duże statko bardzo fajnych ludzi. Przeważnie czasami ludzie z przypadku, czasami ludzie, którzy rzeczywiście fotografowali. Wiele znajomości mi się z tamtego czasu utrzymało. No i tak później krok po kroku trafiłem do współpracy z centralą Olympusa, wtedy w kontekście, powiedzmy, merchandisingu, czyli takiego sprawdzania, czy wszystko jest fajnie na półce, jak są w sklepach, tak? W sklepach, tak, oczywiście, tak, jeździłem sobie moim starym, wiernym Hyundaiem i30 po Polsce, odwiedzałem, robiłem jakieś drobne szkolenia, i potem tak krok na krok, z każdym krok kolejnym krokiem, krok po kroku, właśnie na końcu języka miałem, doszedłem do tego miejsca, w którym jestem w tym momencie, czyli współpracy właśnie z ambasadorami, współpracy z centralą w kontekście nowych produktów i bycia w jakże fajnym zespole osób, technikal, ekspertów tak zwanych, czyli ekspertów technicznych po polsku. No ale zobacz, to nie dołączyłeś do tego zespołu od chwili założenia firmy, więc musiałeś trochę takie też studia
historyczne, nie? Przeprowadzić, bo co i jak z tymi różnymi nowinkami, które się tam pojawiają, bo tak jak był ten temat wcześniej, że teraz ktoś by się na przykład obudził i że potrzebuje aparatu, to wiesz, to jemu samo zapoznanie się z 7, czy iloma tam systemami teraz mamy, a każda firma ma ileś tam jeszcze swoich, to by trochę zajęło, nie? Więc wejście w jakąś firmę, też zapoznanie się z tym wszystkim, też pewnie trochę zajmie. Wiesz co? Po pierwsze, chociaż... Onibus nigdy a nie czekaj, stawiał... A to... Tak? Nie, no to tylko chciałem dokończyć taką myśl, bo w sumie z punktu widzenia Olympusa wcześniejszego, no to jest to jednak system taki zamknięty, nie? Jednak tutaj nie, firma nie bawiła się w jakieś różne wielkości matryc i tak dalej, jest to jedno mocowanie, trochę łatwiej się chyba zorientować w tej topografii. Z jednej strony tak, ale z drugiej strony pamiętaj o tym, że Olympus nigdy nie stawiał poprzeczki na niskim poziomie w kontekście tego, co chciał przekazać użytkownikowi. Po pierwsze, fakt, że byliśmy w erze lustrzankowej w Polsce, no bo jeszcze był Panasonic za granicą, a jedyną firmą, która korzystała ze standardu 4/3 na tym rynku, to też wymaga pewnego rodzaju zaangażowania marketingowego, żeby to wytłumaczyć, dlaczego tak jest. Wtedy to było jeszcze trudniejsze, no bo pewnego rodzaju technologie pozwalały tylko i wyłącznie na zejście ze światłem do 2.0 ze względu na tak zwaną telecentryczność obiektywów. I rzeczywiście w systemie lustrzankowym ciężko było znaleźć obiektywy Olympusa, znaczy nie było obiektywów Olympusa poniżej 2.0, bo od 2.0 obiektywy były odpowiednio telecentryczne i ostre w pełnym kadrze. No i w pewnym momencie w 2008 roku Olympus jako pierwszy razem z Panasonicem powiedzieli: halo, dzień dobry, wywalamy lustro z aparatu. Pojawił się model G1 Panasonica i parę miesięcy później P1 Olympusa. Olympus był pierwszy na rynku. No i weź z perspektywy czasu, tam bodajże 14 lat, wytłumacz komuś wtedy, że aparat bez lustra jest sensowny, jak większość firm mówi: hola, to jest bez sensu, lustrzanka to jest fajne. Teraz jest inaczej, no bo teraz mamy tak, że praktycznie każdy szanujący się producent chociaż jednego bezlusterkowca, jeden system bezlusterkowy posiada, czasami niektórzy posiadają parę tak naprawdę, a my rzeźbimy w tym bezlusterkowcach. Niektórzy jeszcze systemy zamykają bezlusterkowe. Tak. Bez tam podawania nazwy. Właśnie, a my tak 14 lat już w tych bezlusterkowcach rzeźbimy. No to kiedyś było, że tak powiem, dość ciężki kawałek chleba, żeby wytłumaczyć czasami, dlaczego bezlustro jest fajniejsze. Ja sam zresztą przez wiele lat fotografowałem jeszcze lustrzanką w momencie, kiedy bezlusterkowce już, że tak powiem, wchodziły na rynek bardziej. Dopiero każdy ma jakiś tam swój kamień milowy, który powoduje, że jesteśmy w stanie się przesiąść, więc... Ja przesiadłem się pierwszy raz na M5, pierwszej generacji Olympusa, a przez parę lat miałem parę dobrych systemów fotograficznych, lustrzankowych różnych marek, więc i to też w czasie już pracy w Olympusie, bo nikt, to też jest taka dość ciekawa rzecz, że mnie nikt nigdy nie zmuszał do fotografowania jednym konkretnym systemem. Gdybym teraz sobie wymyślił, że chcę fotografować jakimś innym aparatem i to jest moje życie prywatne, że tak powiem, to już jest, co fotografuj, że tak powiem. A teraz... mogę sobie i cały czas mogę sobie wybierać taki system, a fotografuję Olympusem prywatnie, nie dlatego, że mam do tego dostęp, tylko po prostu tak mi też wygodnie, więc to też jest... No tak, jak potem musisz szkolenia robić z tego systemu, to też dobrze się troszeczkę popraktykować na tym systemie. Ale a słuchaj, to korzystając z tej okazji, bo jak już wywołaliśmy tego misia z lasu, to jedźmy dalej, bo kiedyś robiłem taki materiał chyba o matrycach na YouTubie i tam ktoś napisał, że ja tam coś mylę, że ja podaję w sensie wielkości matrycy, mówię 4/3, a to jest mikro 4/3, no i ja powiedziałem, że to jest mocowanie, nie? I w ogóle ten system bezlusterkowy. Czy to dobrze wytłumaczyłem? Matryca 4/3 bo wiesz, jest... Bo chodzi o wielkość matrycy, czyli tak. 4/3, nie? 4/3, to się tak. Nazewnictwo nie zmieniło. Nie, to są 4/3 jest tak naprawdę matrycą, która jakby po pierwsze 4/3 cala to jest przekąt na matrycy. To jest raz, a dwa ma proporcje boków 4/3, więc to jakby można dwojako interpretować. I standard pierwszy lustrzankowy to był 4/3. I zresztą taka ciekawostka, to nie my wymyśliliśmy tą wielkość matrycy. To Kodak wymyślił system 4/3, jak ktoś się mocno wczyta w literaturę branżową, to Kodak wymyślił sobie ten standard. Wymyślił go dlatego, że znowu wracamy do tej mitycznej telecentryczności. Kodak wymyślił sobie ten standard ze względu na to, że uznał, że to są złote proporcje dla fotografii,
w kontekście użycia po pierwsze monitorów, wtedy były 4:3, monitory to jest raz, a dwa, wykorzystania największej powierzchni obiektywu, samego koła obrazowego obiektywu, a proporcji między wielkością korpusu a wielkością obiektywów, które możemy zrobić, żeby zachować właśnie telecentryczność. A telecentryczność polega na tym, że światło z obiektywu pada pod kątem prostym bezpośrednio na matrycę, bo matryca cyfrowa nie jest w stanie zbierać przeciwności do filmu analogowego światła pod innym kątem niż kąt prosty, więc jakby dążono bardzo mocno technologicznie, optycznie, żeby to światło padało prosto na matrycę. Więc to wymyślił sobie Kodak i tych firm, które przystąpiły do systemu 4:3, była cała masa, no bo to jest Panasonic, to jest Olympus, to jest Sigma, to jest jedna firma, która robi w tym momencie średni format i APS-C, więc dużo firm przystąpiło do standardu 4:3 i standard 4:3 był utrzymywany w lustrzankach, a potem szedł w standard mikro 4:3, która jest tak naprawdę bagnetem przy zachowaniu tej samej wielkości matrycy z innym flangebackiem, czyli z inną odległością między bagnetem a matrycą. I tutaj w przeciwności do standardu 4:3, mikro 4:3 jest standardem półotwartym. Czyli jeżeli wygrałbyś to do lotka i chciałbyś zainwestować sobie w taki system, wprowadzając nowe akcesoria, tak by musisz dołączyć do korporacji. 4:3 był systemem open source'owym typowo tak naprawdę, więc to też troszeczkę inaczej, jeżeli chodzi o samo zarządzanie elektroniką, piny i tak dalej, ale jakby wielkość matrycy jest 4:3 po prostu. Tak to jest nazewniczo, że tak powiem. No to pozdrawiam tamtego komentującego. Fajnie, że to jest wyjaśnione. Ale widzicie jakiś ściemniacz? Mówię tutaj o tobie, bo mówiłeś, że się nie musiałeś wykuć, a mówisz tyle tych różnych ciekawostek, że widzę, że te studia były dosyć pogłębione. Wiesz co, tutaj pozdrowimy Macieja. Maciej jest moim jednym z pierwszych szefów. Czyli jakiś guru, tak? Foto? Maciej to jest człowiek, który notabene pracuje w branży, w jednej z firm aktualnie, akcesoryjnej. Maciej był kierownikiem w firmie, w markecie nie dla idiotów, w którym zaczynałem pracować, był kierownikiem działu foto i to był człowiek, który był wielce wymagający. Znaczy, rzeczywiście bardzo wymagał od nas tego, że jako jeden z najlepszych działów foto wtedy w Polsce musieliśmy mieć wiedzę na temat wszystkich produktów, które były na półce i nie tylko własnych, za które nam płacono, no bo płaciła jakaś konkretna marka, tak, za sprzedaż. My wiedzieliśmy wszystko na temat foto, no a poza tym, jak już siedzisz 15 lat w branży, no to jakby nie ma silnych, żeby nie nauczyć się bardzo dużej ilości rzeczy gdzieś tam podłapać. Tym bardziej, jeżeli się nie tyle też pracuje z tym aparatem jak produktem, bułką, chlebem, czymkolwiek, tylko rzeczywiście siedzi się w branży i bawi się tą człowiek fotografią, no to takie rzeczy gdzieś tam się zapamiętuje. Ale Macieja bardzo pozdrawiam, bo to tak naprawdę dzięki niemu jestem w tym miejscu, w którym jestem, bo to on wywierał pewnego rodzaju presję na nas, która była wielce słuszna, żebyśmy rzeczywiście standard obsługi klienta i doradztwa wtedy bardzo mocno trzymali, więc... No dobrze, jak ktoś tak ciśnie, nie, że trzeba się czegoś tam nauczyć, ale weź, bo tak mówiłeś o tej telecentryczności, o kącie padania światła, ale wiemy też, że światło się tam rozszczepia, nie? Są te problemy na przykład właśnie z aberracją i niektóre obiektywy mają z tym wielce kłopotliwe chwile. I teraz się zastanawiam właśnie, jak to się u was, że tak powiem, przedstawia ta sprawa. Jak Olympus, czy teraz OM walczy z tym, żeby właśnie była ta jakość w obiektywach. Bo to jest chyba w sumie clue, nie? Fotografii, dobre obiektywy. Tak, to znaczy, nie same puszki. Wielkość obiektywu, w ogóle jakość obiektywu jest zależna od paru rzeczy. Pierwsze, od technologii optycznej. Większość firm, które robi dobre obiektywy, to są firmy, które mają historię optyczną, taką stricte optyczną i to bardzo często właśnie medyczną, czyli projektowania dużo mniejszych, dużo bardziej precyzyjnych układów optycznych. Dużo się też zmieniło od czasu, kiedy my wypuszczaliśmy system 4:3, czyli lustrzankowy, bo technologia optyczna się po prostu zmieniła i masz dużo więcej zaawansowanych soczewek, dużo więcej dobrych powłok, które pozwalają na zrobienie mniejszych, ostrzejszych, bardziej rozdzielczych obiektywów, które będą dawać po prostu lepszej jakości zdjęcia. I też nie ukrywajmy, że zmieniło się też to, że od wielu lat praktycznie wszyscy producenci grzebią w ramach.
to jest pewnego rodzaju dla niektórych... Ale takie poprawki od razu w korpusie. Tak, jeżeli mamy potężną moc procesora i wiemy, że konkretny obiektyw będzie używany z konkretną matrycą i w konkretny sposób, to dlaczego w pewnych małych drobiazgach z tego obiektywu nie skorygować na poziomie RAW-u? I tak naprawdę moim zdaniem jest to spoko, no bo wynikowo chodzi nam o to, żeby zdjęcie było jak najlepsze. Jeżeli coś aparat robi za nas, zamiast przesunąć kawałek suwaczka w jednym czy w drugim programie graficznym, no to why not? Więc też pewne rzeczy dzieją się teraz cyfrowo, przez co jesteśmy w stanie zrobić mniejsze obiektywy i to niezależnie od producenta, to się po prostu dzieje tak naprawdę. Wszyscy gdzieś tam w tych RAW-ach grzebią. RAW przestał być gołym sygnałem z matrycy już dawno temu. Ale rzeczywiście tutaj technologia optyczna poszła bardzo mocno do przodu, bo jak popatrzysz sobie na wielkość obiektywów, nawet podobnych ogniskowych, które wychodziły kiedyś, a wychodzą teraz, to bardzo często to jest dużo, dużo, dużo mniejszy obiektyw. Szczególnie mówię tu o obiektywach tele, takich srogich tele, typu 600, 800 i tak dalej. Jeżeli porównamy sobie kiedyś lustrzankowe i aktualne obiektywy pod bezlusterkowce, to jest zupełnie inna bajka. Oczywiście czasami zdarzają się przypadki w drugą stronę, ale to wynika jakby z tego, że obiektywy aktualne muszą mają wyżej postawioną poprzeczkę, jeżeli chodzi o rozdzielczość matryc. To też trzeba o tym pamiętać, że matryce rosną, więc wymagania co do obiektywów też rosną. Więc tutaj to jest... No właśnie, bo to też na początku chyba w fotografii cyfrowej było tak, że to było proste przełożenie z tych obiektywów projektowanych pod analogowe aparaty do aparatów cyfrowych, nie? I to nie było tak, że te obiektywy były już projektowane z myślą o fotografii cyfrowej, nie? Teraz to się trochę tam pozmieniało. No one były projektowane pod fotografię analogową i to też pokazywało pewne ich wady bardzo mocno, no bo jeżeli nie były telecentryczne, no bo film fotograficzny zbierał sobie światło pod każdym możliwym kątem i nie było z tym żadnego problemu. Nagle się okazało, że musisz mieć obiektywy, które rzeczywiście padają pod konkretnym kątem. No to się okazywało, że konkretne obiektywy na filmie podłączone do aparatu X, Y, Z dają inny efekt niż na matrycy cyfrową, no bo gdzieś tam te brzegi zaczynały spadać kontrast i tak dalej. Więc rzeczywiście teraz już obiektywy projektuję typowo pod fotografię cyfrową, pod inne rozdzielczości, pod inne zachowania autofokusa. To już jest zupełnie inna technologia optyczna. Zresztą bardzo, bardzo, bardzo polecam sobie zrobić pewien eksperyment. Jeżeli korzystacie z jakiegoś systemu jeszcze lustrzankowego, takiego starszego systemu lustrzankowego typu Nikon, Canon, Pentax, cokolwiek, to kupić sobie za jakieś śmieszne pieniądze, 200-300 zł, korpus, który jest z czasów analogowych, pod to samo mocowanie i przyczepić aktualne obiektywy, które są pod analogowy korpus, to działa w większości przypadków, założyć rolkę filmu i zrobić zdjęcia na filmie, to zobaczyć, co się będzie działo. Te zdjęcia wyglądają absolutnie niesamowicie, no bo mamy po pierwsze film, który zbierze każde możliwe światło pod dowolnym kątem, a z drugiej strony mamy super optyczny obiektyw, który jest idealnie sprecyzowany pod bardzo dużo rozdzielczości matryc i nagle się okazuje, że film analogowy nadal potrafi nas zaskoczyć, więc polecam taki eksperyment. Też sobie a propos powłok, jaki się tam stosuje w różnych soczewkach, to poczytać sobie oznaczenia swojego obiektywu i poczytać, co to znaczy, bo czasami tak my pod wpływem emocji kupujemy jakieś obiektywy, a tam jakieś literki są z tyłu w nazwie i nie bardzo nam się tutaj po drodze z rozszyfrowywaniem, bo kogo by to właściwie interesowało, ale to jest jako taka ciekawostka, warto wiedzieć w sumie takie... Tak, to są takie rzeczy jak na przykład czytanie oznaczeń kart pamięci. To jest coś, czego większość ludzi nie robi. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Czytanie oznaczeń kart pamięci. Aha, no tak, tak, tak. I potem mają problem z wykorzystywaniem szybkości zapisu i tak dalej. OM1KS aparat na sekundę. Robi 120 klatek na sekundę. I nawet nie chcę ci mówić, ile razy odpowiadałem na pytanie, dlaczego mój aparat nie robi tylu klatek na sekundę, ile jest deklarowane, a nagle się okazuje, że jest oddana karta, która ma prędkość zapisu 60 mega na sekundę i jakby nie jest w stanie w ogóle wydać połowę z tego tak naprawdę, jeżeli chodzi o RAW-y, więc albo bufor się czyści bardzo długo. Jakby niestety trzeba, jeżeli podejmujemy już decyzję na temat konkretnego sprzętu A, B, C, X, Y, Z, no to jakby akcesoria i wszystkie inne rzeczy muszą iść za tym i musimy się trochę w to zagłębić, to polecam zrobić bardzo mocno, żeby... No karty pamięci to szczególnie trzeba zainwestować, bo to jest to ogniwo, które może zawieść, więc jeżeli tutaj robimy
oszczędności, jak kupujemy korpus typu OM1, on tam koło 9 koła kosztuje, coś koło tego? W tym momencie tak. I kartę mamy starą z jakiegoś, powiedzmy, kompaktowego aparatu, bo jest, to sorry, ale moim zdaniem to szkoda pieniędzy, bo wtedy, tak jak mówisz, 120 klatek nie wyciągniesz. Chociaż też trzeba pamiętać, że te 120 klatek to jest ta opcja z ustawieniem ostrości na pierwszy, tak? Pierwszą klatkę, a potem to leci, bo ze śledzeniem 50 chyba. To, co i tak jest oczywiście mega wynikiem, nie? Aktualnie najszybszy aparat na świecie jest OM1. No tak, bo tam się... A tam się jest 20, 30 i to już to się uważa, że taki właśnie dobry wynik. Chociaż też to znowu zależy od jakiej tam fotografii wychodzimy, bo jeżeli fotografujemy naszą babcię, która no nie rusza się tak szybko jak gepard, to myślę, że te nawet 20 to jest za dużo. 12. Tak, oczywiście, że tak. Ale jeżeli chcemy na przykład sfotografować wylot, powiedzmy, dzięcioła z dziupli, czy lądowanie innego ptaszka. A to wtedy tak. To czy wyjście bursuka z nory, albo wyjście, nie wiem, motocykla z zakrętu, no to jednak rzeczywiście 50 klatek na sekundę robi robotę. A ja zresztą, jak wyszła M1, to już będzie niedługo, znaczy w marcu będzie, w lutym będzie rok od premiery, ale ja dostałem ją tuż przed Świętem Trzech Króli w zeszłym roku. I pierwsza poszła sztuka na testy do Marcina Dobasa i do Łukasza Bożyckiego i była taka ciekawa rozmowa z Łukaszem. Łukasz jest fotografem dzikiej przyrody i też filmowcem, niesamowite zdjęcia robi. No i on dostał ją chyba po tygodniu, zadzwonił do mnie i mówi, że tutaj padło 3-4 przekleństwa, że w ciągu... Łukasz w ogóle nigdy nie przeklinał, zacznijmy od tego, on bardzo, albo bardzo, bardzo, bardzo rzadko. Padło parę przekleństw, mówi, w ciągu godziny zrobiłem 15207 zdjęć, bo miał włączone cały czas 120 klatek na sekundę i to potem tak to wygląda, więc to jest szybki aparat z bardzo dużą ilością zdjęć. No i zapytałem go, mówię, a po co ci to 120 klatek na sekundę? A on mówi, no zobacz, jeżeli żołna ląduje 1,5 sekundy albo akcja zjadania robaczka trwa sekundę, to on nie ma 50 klatek, tylko ma 120 do wyboru, więc dla niego to już jest dwa razy więcej materiału. A on mówi, to są długie akcje, on mówi, a czasami są takie, że trwa to parę milisekund i nagle się okazuje, że to jest być albo nie być w robieniu zdjęcia. Zresztą o tym, że te klatki są potrzebne, świadczy fajny fakt, że nie pamiętam nazwiska, ale jak człowiek, ktoś pogoogluje, to jest człowiek, który zrobił 700 tysięcy zdjęć, żeby zrobić jedno zdjęcie zimorodka uderzającego w wodę. Takie było sławne zdjęcie, kiedy zimorodek uderza w wodę i on dotyka dzióbkiem dokładnie tafli wody. Jest takie, nie ma żadnego kółeczka. Idealnie. Taki idealny moment. Ja w wywiadzie kiedyś z nim czytałem na jakiejś zagranicznej stronie, że 700 tysięcy zdjęć dwoma aparatami zrobił. To jest ileś tam lat chodzenia w to miejsce, te zimurodki fotografowania, żeby dokładnie takie zdjęcie zrobić. Jak on zrobił to zdjęcie, to on to zrobił jeszcze lustrem i to zrobił tuż przed tą erą takiego boomu bezlusterkowców, które nastąpiły jakiś czas temu. I nagle tych zdjęć później wypłynęło bardzo dużo, no bo nagle aparaty urosły klatkarzowo z 5 czy tam 10 do 20, 30, teraz już 50. Pojawiły się właśnie funkcje, o których wspomniałeś wcześniej, czyli ProCapture, o którym jeszcze nie mówiliśmy, które pozwalają zrobić jakby zdjęcie wstecz. Czyli... No właśnie, no może rozwinij o tym ProCapture, bo to jest dobry moment w sumie. To jest taka, ProCapture to jest taka funkcja, która pozwala przenieść się w czasie, ja to nazywam, bo w momencie, kiedy naciskamy spust migawki do połowy, to aparat zaczyna zapisywać zdjęcia w pętli, czyli zrobi ich w zależności ile tam sobie ustawimy, ale powiedzmy 99 i w momencie, kiedy zrobi setne, to skasuje to pierwsze i tak będzie sobie robił w kółko, aż naciśniemy spust migawki do końca. Jak naciśniemy spust migawki do końca, to do 70 zdjęć w przypadku OM1 zostanie zapisanych wstecz, czyli przed naciśnięciem spustu migawki. Czyli jeżeli mamy ustawione powiedzmy 25 klatek na sekundę, to znowu mała matematyka, mamy prawie 3 sekundy buforu bezpieczeństwa, kiedy nasz mózg może zaspać, zrobić sobie... No bo zawsze się spóźnimy. Tak, jakby oko ma, zakładając zdrowego, wyspanego człowieka, to podobno 0,3 sekundy mamy opóźnienie w naciśnięciu spustu migawki, plus opóźnienie samego aparatu, jakiegoś tam pół milisekundy i tak dalej, i tak dalej. A tutaj mamy 3 sekundy buforu. I teraz taki zimorodek, nawet jak my widzimy akcję, że już jest w wodzie, naciśniemy, to jest duża szansa, że będziemy mieć
te klatki rozciągnięte na tyle, żeby znaleźć w tym cache'u, tak? W tej pamięci podręcznej. Wiesz, 70 zdjęć zostanie zapisanych prosto na kartę. Te, które jakby, o ile ustawimy sobie 70, no bo możemy ustawić 20. To wszystko zależy od potrzeb naszych tak naprawdę. Ja ale też ustawiam... ludzie na przykład... Tak. No, ale ludzie też nie wiedzą, że na przykład jak w ogóle, bo to już teraz się przeniesiemy na chwilę do smartfona, że jak otwierasz aplikację aparatu, to on już właśnie zapisuje w tym cache'u, nie? Tak. No, no bo on potrzebuje dane do tego, żeby ogarnąć. No. No, zdjęcie, no tak, na przykład no tak. Rozbić tło i tak no, dalej. No i teraz mamy to zastosowane w aparacie, kiedy to użytkownik sygnalizuje, że jest potrzeba rejestrowania tego i to są RAWy, nie? Tak, to są RAWy i to jest pełna rozmiarówka normalnie. I co ważne, jeżeli zmienimy sobie... I to przykład... jest chyba najbardziej szokujące w tym wszystkim, wiesz, bo nie sam fakt tego kaszowania tych zdjęć, tylko to, że dostajesz po czasie, jesteś spóźniony, a dostajesz taką nagrodę, wiesz, tutaj masz RAWa, nie? Człowieku. Taki 70. Człowieku marnej reakcji masz RAWa. Tak, to jest... ja próbowałem kiedyś nawet pocisk sfotografować, ale to już nie daje. To już jest jakby... Rzeczywiście tutaj opóźnienie dźwięku było... No ale spróbujcie sobie na przykład człowieka strzelającego z łuku sfotografować. Tak. To jest nie sposób trafić, jeżeli nie masz tego, nie? No chyba, że zakładasz serię zdjęć i wcześniej, ale on na przykład może dłużej myśleć i się na przykład bufor zapcha, nie? Wiesz, o ile łuk jak łukiem, ale weź sfotografuj, my to robiliśmy, jak się ProCapture pojawił w jedynce dwójce na premierze tego aparatu. Ona miała wtedy 35 klatek na sekundę i dużo wolniejszy autofokus. Też robiła jakby mniej klatek na sekundę sama w sobie, 35 zapisywała wstecz, a zapisywała 8, a prędkość maksymalna była 18 klatek na sekundę i fotografowaliśmy balony przebijane z wodą, strzałą z łuku, 5 balonów w jednej serii. I było tak, że ktoś liczył raz, dwa, trzy, i na trzy łucznik wypuszczał strzałę. Dokładnie. Więc teoretycznie miałeś sygnał, ale miałeś 50 metrów lotu tej strzały, więc trzeba było to wszystko jakby zsynchronizować totalnie. I ja mam jedno zdjęcie, gdzie strzała przechodzi przez wszystkie 5 balonów, czyli jakby pierwszy balon już jest sama woda, jakby widać, że ta folia jest gdzieś, a ostatni balon jest przebijany przez strzałę. No nie... Musiałbyś mieć super farta tak naprawdę przy trybie zdjęć seryjnym, żeby to zrobić, bo to jest ułamek sekundy. To jest po prostu. I przy fotografii przyrodniczej czasami ten ułamek sekundy, czy foto sportowej, jakby ma znaczenie, więc takie funkcje jak ProCapture, tak, to jest znowu wielki ukłon do naszego wadliwego układu oko-mózg. I tak naprawdę... Żeby nie było, bo ja wiem, jakie się argumenty podniosą, że to fotograf robi zdjęcie i tutaj elektronika jakby powinna nadal fotograf robi. Ale to właśnie fotograf jakby układa koncepcję, a sprzęt mu daje narzędzie do zrealizowania jego twórczej koncepcji. Bez frustracji, nie? Tak. I do bez powtarzania. Bo to jest wkurzające, nie? Jak już wszystko dobrze dobierzesz, są fajne warunki, wychodzisz o tej piątej, idziesz gdzieś tam w teren, który po prostu ręce odmarzają i jest kwestia tego typu, że się tam spóźniłeś. No ja wiem, że to jest wyrzeczenie, fotografia, nie? Ale fajnie mieć coś takiego, co mimo wszystko cię jakoś tam wspomaga i można się oburzać. To jest fotografia na sterydach, ale sorki, czy ktoś ze słuchających nie korzysta z autofokusa, gdy ma taką opcję? No wątpię, żeby byli fotografowie, którzy focą w tej chwili, w tej erze, przy tym rozwoju fotografii na wiesz, ostrzeniu ręcznym, chyba że mamy jakąś sytuację, że ktoś sobie pod bezlusterkowca przyczepia powiedzmy jakiś analogowy obiektyw z przejściówką i korzysta na przykład z focus peaking. No ale to jest dalej też wspomaganie, nie? Jak wydrukujesz zdjęcie i powiesisz na ścianie, to myślisz, że ktoś się będzie zastanawiał, tak, jaką funkcję używasz? No nie. To jest po prostu zdjęcie jest zdjęcie. Jakby koniec, kropka. I tam nikt się nie zastanawia nad tym. Wiesz, największym taką blokadą, bo teraz może już dążmy do takiego jakby podsumowania, ale taką blokadą przed wejściem w mniejsze matryce, to dla większości fotografów to jest tak. Taki, powiedzmy, strach przed wysokim ISO, nie? Przed ziarnem, znaczy przed szumem. Druga sprawa, kwestia tego mnożnika też przysłony, nie? Że masz, chodzi o głębie,
więc to głównie portreciści tak mają, więc jeżeli na przykład, to chyba Krzysiek Basel takie coś mówił, że fajnie by było, jakby ta sztuczna inteligencja wspomagała troszeczkę to rozmycie w tle, żeby był taki jakby booster, nie? Nie żeby tak się tworzyło jak w smartfonie, że to jest jakby z niczego, czy tam z kilku zdjęć wyciągane tak na zasadzie właśnie samych obliczeń, tylko że tu już masz kwestie optyczne, że i tak masz to rozmycie, ale że ono jest jeszcze większe dla trybu na przykład portretowego, mogłoby być coś takiego. I jeszcze ta kwestia powiedzmy tego, że ludzie się boją, że te sprzęty, na przykład właśnie o matrycy 4/3 albo APS-C, że one nie dają tej profesjonalnej jakości, ale to jest właśnie kwestia tego typu, że wraca ten temat, że to fotograf robi zdjęcie, nie? I jeżeli ty jesteś w stanie wykorzystać powiedzmy pewne ograniczenia w pewnych sprawach takich technicznych, to już pozostaje w materii twoich umiejętności fotograficznych. Co ty jesteś potem w stanie z tym zrobić jeszcze, nie? Z taką tą fotografią. A wydaje mi się, bo widziałem już takich fotografów, którzy na OM1 robią śluby, na przykład, bo przywołajmy taki temat, który jest bliski słuchaczom, to już jest ta materia, że jeśli umiesz, to jesteś w stanie, nie? Wiesz, oczywiście, że każdy aparat będzie miał swoje jakieś tam ograniczenia, tak naprawdę. Ja dlatego na początku też tej rozmowy powiedziałem, że rynek się bardzo mocno specjalizuje w kontekście konkretnych aparatów. Tak, specjalizacji, nie? Mhm. Jeżeli ktoś wymaga gładkiego ISO 12800 i jego ulubionym obiektywem jest 105 1.4 Sigmy w pełni otwarta tylko i wyłącznie, no to jakby to są rzeczy, których fizycznie nie przeskoczy z mniejszą matrycą, no bo musiałby być obiektyw 200 parę milimetrów tak naprawdę 1.4, żeby ogarnąć podobną głębię i to też nie do końca by było tak. Też kwestia wielkości matrycy w kontekście szumu, no i jeszcze dodatkowo kwestia rozdzielczości, to jest 20 milionów pikseli. Nie, to by musiał sobie tego planara Carl Zeiss 0750 za tak. Tam nie wiem ile, set tysięcy. Tak, to wielki, ciężki obiektyw, ale jeżeli ktoś bierze aparat i chce iść w kroki i potrzebuje mieć mały, lekki obiektyw i może nie mały, ale mniejszy obiektyw niż pełnoklatkowy i lżejszy obiektyw niż pełnoklatkowy, jakiś tele, no to jest system dla niego. Jeżeli ktoś robi śluby i potrafi błyskać i potrafi przymknąć przysłonę i będzie robił na wieloplanach, no to why not, tak naprawdę nic nie stoi na przeszkodzie, wtedy będzie miał dużą ilość klatek na sekundę, żeby mieć dokładnie ten wyczekany moment, wytrafiony moment bressonowski, że tak powiem, i przymykać sobie do powiedzmy f4, żeby mieć głębię ostrości taką samą jak na f8 w pełnej klacie, no to why not, wszystko tak naprawdę dla ludzi. Ja nie uważam, żeby którakolwiek pełna klata była w tym momencie zapewnić mi taki komfort pracy, jak mam z OM1 w mojej pracy, ale też nie uważam, że OM1 jest aparatem, który zastąpi każdy możliwy aparat pełnoklatkowy, no bo jakby wszystko jest do wszystkiego i w jakiś sposób jest to gdzieś tam projektowane. Jeżeli chodzi o fotografię ślubną, to powiem szczerze, że ja jestem, to nie powiedziałbym ignorantem, ale raczej mało doświadczoną osobą, bo zrobiłem 2 śluby, pierwszy i ostatni w życiu. Jakoś tak nie do końca. Bardzo podziwiam fotografów ślubnych, mam wielu znajomych fotografów ślubnych i uważam, że to jest mega spoko robota. No tak, bo to jest kilka dziedzin w jednym, nie? Tak, i uważam, że wielki szacunek dla osób, które robią to w sposób ciekawy i unikatowy. I to jest rzeczywiście taka fotografia, w której moim zdaniem bardzo mocno trzeba dopasować sprzęt do siebie i jakby zdecydować, czego się chce od sprzętu. Jeżeli komuś będzie wygodnie OM1, a znam parę takich osób, że jest im wygodnie OM1, to serdecznie zapraszamy. Tak jak powiedziałeś, tam jest kilka tych dziedzin, które się łączy i jak masz na przykład takie opcje, że tam na przykład focus stacking, nie? To makro i zdjęcie obrączek, nad którym ja się zawsze męczyłem i nie wiem, po prostu to ujęcie, ja już sobie nawet właśnie tak próbowałem, żeby tego nie było, nie? Bo są takie jakieś czasami takie wymagania, że coś tam musi być, to mi tak po prostu psuło krew,
żeby to zrobić dobrze makro, gdzie na co dzień się tym nie zajmujesz, a tu włączasz sobie na przykład właśnie takie coś, co jeszcze działa wewnątrz aparatu, że aparat to robi robotę, nie, że ty robisz serię zdjęć z przesuniętym fokusem i potem je tam w Photoshopie łączysz i tak dalej, jesteś ekspert, guru, tylko wciskasz i aparat za ciebie to robi i pyk, dobra, następne zadanie, nie? To jest w ogóle dla mnie coś takiego przekonującego, nie? Mam takie wrażenie, że wracając na sekundę do momentu, w którym rozmawialiśmy o tym, że każdy powinien mieć swój reset fotograficzny, to też uważam, że ograniczenie się do jednego systemu fotograficznego czasami też nie ma sensu. Jakby dążenie do tego, żeby mieć jeden system fotograficzny, i który będzie nam robił wszystko, no to jest też troszeczkę bez sensu. Ja wiem, że to wchodzimy w temat bardzo grząski, bo kwestia budżetu, ale czasami jest tak, że jednym narzędziem pracujemy, a inne narzędzie jest do codziennej zabawy i fotografowania. I nic nie stoi na przeszkodzie, zresztą znam wiele takich osób, które posiadają dwa systemy. Właśnie jeden do fotografii przyrodniczej, do fotografii górskiej, do fotografii, kiedy jadą na rower, do fotografii, kiedy po prostu idą z dzieckiem. I to jest APS-C, to jest mikro 4/3, to jest w zależności od potrzeb jakiś tam aparat. A ten wół roboczy to jest wielkorozdzielcza, pełna klata z gigantycznymi obiektywami, na które jak patrzymy po weekendzie pracy na sztubach, to chce nam się, że tak powiem, lekko mówiąc, wymiotować. Albo jeszcze co gorsza, jak moja koleżanka, która mówi, że ona jak zrobi cały sezon sesji dziecięcych, świątecznych, które właśnie teraz trwają, to na obiektyw na 85, którą głównie używa, nie może patrzeć przez do kwietnia, dopiero w kwietniu dotyka, bo to jest aparat, który po prostu, obiektyw, który ją absolutnie odstrasza. Więc jakby czasami warto sobie gdzieś tam odpowiedzieć na pytania w kontekście wyboru sprzętu, do czego chcemy ten sprzęt i jak z tym sprzętem będziemy się posługiwać. Ostatnio właśnie nagrywałem taką rozmowę z Magdaleną Pachut i ona mówiła, że się tam wspina w Tatrach, ale nie tak, wiesz, szlakiem, tylko bardziej jakieś takie hardkorowe robi rzeczy i nie bierze ze sobą aparatu, no nie? I ja tak sobie pomyślałem, że właśnie to jest, nawet jej poleciłem, żeby się zainteresowała OM system, bo ja ten aparat akurat OM1 wziąłem sobie tak, być może z przypadku, ale na urlop z dzieciakami, no nie? I teraz taka sytuacja, że ja mam czwórkę dzieci i pełna klatka plus obiektyw, nawet jeden, ten 24-70, o którym mówiłeś, no to jest ciężar i też wielkość, nie? A jak sobie tą OM1 wziąłem i tam, nie pamiętam, który to był, chyba 12, ile tam jest? 12-40 albo 12-100. No to 12-40, tak, to był ten obiektyw. I on mi się wszędzie mieścił, to tak sobie pomyślałem, kurde, czuję się, jakbym znowu miał ten Miu 2, nie? Tylko że taki bardzo mocno po terapii sterydowej, nie? Który daje dużo większe możliwości i może trochę mniej takiej przypadkowości w efektach, ale to też ma swoją właśnie przewagę. Złapałem się na tym, że bardzo dużo robię zdjęć na urlopie, gdzie wiesz, że jak fotografowie, tak jak mówisz, zmęczą się jakimiś sesjami rodzinnymi, czy też świątecznymi, no nie? To potem dochodzi do takiej sytuacji, że to powiedzonko, że szef bez butów chodzi i fotograf nie robi zdjęć swojej rodzinie, ono się ziszcza, nie? Więc warto też może pomyśleć nad tym, żeby mieć coś takiego mniejszego, co będzie o tyle wdzięczne, że zabierzemy i przy okazji na tyle pancerne, że weźmiesz i na plażę i gdzieś na deszcz i tak dalej i z tym się naprawdę nic nie dzieje, bo ja nie należę na przykład do osób, które mają, znaczy szacunek mam do tych, którzy projektują i wykonują i w ogóle pożyczają mi to czy coś, tylko jakoś tak, no nie wiem, no nie kładę aparatu na poduszce i nie noszę i nie nakrywam szkiełkiem, jak gdzieś muszę go przenieść, nie? A Miu 2 powinieneś, bo to już drogi. Miu 2 to pomyślę nad jakąś tam podusią dla niego i gablotką, ale też na przykład przeglądałem twojego Instagrama i tam też to było chyba EM1, nie? Ten taki w błocie upaćkany podczas jakichś tam zawodów. Bardzo możliwe, że samochodowych. Wiesz co, ja ogólnie nie certolę się ze sprzętem, to rzeczywiście... No właśnie, i to chodzi o to, żeby mieć coś takiego, co nie będzie trzeba, wiesz, z mateczką co chwilę.
Ja mam trzy szczoteczki do zębów u nas stoją. Znaczy teraz już cztery, bo młodego jeszcze, ale przez jakiś czas stała jeszcze szczoteczka do zębów do mycia aparatu. Szczotką. Do aparatu. Taką No, to ja też, ale to myślałem, że ja jestem dziwny, że nie, że ja pod wodą normalnie tam pod bieżącą. Jak jest uszczelniony obiektyw i uszczelniony korpus, to jakby nie stanowi też dla mnie żadnego większego problemu, żeby tak umyć pod bieżącą wodą aparat. Znaczy oczywiście muszę mieć zaufanie do uszczelnień, które są w aparacie, no bo to też jest jakby klucz. Ale to wiesz, to jak przeglądasz te wszystkie rady, to jak wyczyścić obiektyw, to każe tam tak z mikrofibry i chuchać delikatnie, a tam realia fotograficzne wyglądają tak, że kto nie czyścił koszulką, będzie kiedyś. Ja ci pokażę jedną rzecz i to jest moim zdaniem gadżet roku. To znaczy, jeżeli ktoś kiedyś wpadnie na pomysł, żeby zrobić Nobla fotograficznego, to kupiłem sobie coś takiego i to jest w ogóle super rzecz. Może niekoniecznie do noszenia zawsze sobą, ale jest coś takiego. To się nazywa Kika, co to chyba jest? Jakiś Chińczyk. To jest pompka. To jest dmuchawa na USB-C do czyszczenia aparatu, zdmuchywania kurzu. Ja tym czyszczę skaner do negatywów, sobie zdmuchuję. Absolutnie fajna zabawka. Kosztowało to jakieś śmieszne pieniądze. Na AliExpress? Nie, już jest w Polsce dostępne normalnie, w paru sklepach widziałem to, więc ja to kupowałem w Polsce, ale na AliExpressie też były kiedyś. Super jest wykonane, bateria wytrzymuje bardzo długo i do wydmuchiwania kurzu z soczewki i w ogóle z jakichś takich rzeczy, naprawdę mega spoko. Nie za patent. Ja wiem, że to taka trochę elektroniczna i droższa wersja takiej gruszki normalnej, można to po prostu tą gruszką zastąpić, ale jak już masz któryś raz ten skaner do negatywów czyścić i tak dalej, to już mi się odechciało, więc kupiłem coś takiego. Nie chcę się machać. I jest to naprawdę super. To taka mała reklama. Reklama firmy trzeciej. Spoko. Widzę, że już długo gadamy, więc może nie wiem, czy jeszcze mamy jakiś słuchaczy, więc nie będziemy już może jakoś tam mocno przeciągać, chociaż myślę, że to by było też jeszcze ciekawe. Ale co, to wy działacie teraz już od niedawna pod własną marką, nową marką, bo tam Olympus coś tam się pozmieniało, tam jakiś dział foto się wyodrębnił. To może nie wchodząc w jakieś tam układy akcjonariuszy, kto tam jest właścicielem, jak i MZUiKo, czy tam inny, To powiedz, jakie teraz przed wami wyzwania, bo już macie ten OM1, OM5 pod swoim brandem nowym i teraz wiem, że jest kwestia obiektywów, nie? Że też będzie to nazewnictwo nowe. One się będą po kolei rzeczywiście zmieniać i rzeczywiście już od jakiegoś czasu jesteśmy OM System, nie Olympus, czyli marka OM Digital Solution, czyli tego, co zostało wydzielone, że tak powiem, z Olympusa jako dział foto. I powiem szczerze, że tak jak pół internetu wieściło nam upadek i że to będzie koniec i w ogóle i tak dalej już parokrotnie. Nie, 4/3 internetu wam tak, wiesz, przepowiadało. Ja się kiedyś nabijałem sam z siebie, że my to taki karaluch branży, że ilość razy, kiedy upadaliśmy według polskich internetów, to już oj. I cały czas żyjemy. Za każdym razem, jak było 4/3, to byliśmy upadek. Jak bez lusterkowca wymyśliliśmy, to był upadek. Jak nas wydzielono z Olympusa, też już był upadek. W tym momencie powiem szczerze, że to jest, mimo tego, że czasy są dziwne i specyficzne w kontekście fotograficznym i sprzętu fotograficznego, to jest mega fajny czas z naszej perspektywy, bo mamy bardzo jasno określoną politykę, do czego ten sprzęt ma być, jak chcemy go targetować i jak chcemy go pokazywać, co chcemy z nim pokazywać. I tak naprawdę wszystkie obiektywy, które będą wychodzić, wszystkie korpusy i wszystkie akcesoria będą bardzo mocno stargetowane pod tych użytkowników, którzy wykorzystują potencjał tej matrycy, znaczy wykorzystują też jej zalety, czyli mniejsze obiektywy, właśnie makrofotografia w kontekście stackingu i większej głębi ostrości, czy fotografia górska, właśnie kiedy musimy ten sprzęt zataszczyć gdzieś i idziemy na jakieś wiafaraty, taka fotografia adventure. Trochę rzeczy, właściwie wszystkie rzeczy związane z tym, żeby ten aparat wziąć do plecaka i wyjść w teren, i to wcale nie taki teren w zasadzie łatwy, lekko i przyjemnie, tylko brudno, brzydko, trudno, ale po to, żeby gdzieś tam to nam wynagrodziło super materiałem. I w to wszystko idzie. Tak poszła w to OM1, w to poszła OM5, w to będą szły kolejne obiektywy. I z perspektywy wielu lat pracy w tej firmie, to stwierdzam, że to jest mega fajny czas. I mega fajny też czas będzie dla użytkowników w kontekście przyszłych premier, więc calm and stay tuned, że tak powiem. No to żeś się podpisał znajomością cudzoziemskiego. To może jeszcze, raz to tak może jeszcze jak,
jak u ciebie taka senatorska głowa, to jeszcze ci poproszę o jakąś radę dla fotografów na koniec, z czymś byś chciał zostawić może naszych słuchaczy. Na pewno chciałbym zostawić z tym, żebyście nie szli za modą. Nieważne, czy to fotograficzną, czy sprzętową, czy jakąkolwiek inną, żebyście wybierali sprzęt i sposób fotografowania, który jest dla was odpowiedni i będzie pokazywał was na zdjęciach, bo ilość zdjęć, które zalewają na internet, które są identyczne i właściwie nie wiadomo są czyje, jest potężna i dla mnie najważniejsze jest to, żeby fotografować całym sobą, żeby te zdjęcia były nasze. Niezależnie od ilości lajków, jakie będziemy zdobywać, czy polubień, czy poklepań po plecach, to ta fotografia powinna być nasza i tak powinien być też dobierany do nas sprzęt fotograficzny, żeby nas nie ograniczał, ani żeby nas nie tłamsił w jakichś konkretnych dziedzinach. Taki malutki przykład na koniec, może niezbyt moralnie super, ale pan Terry Richardson, taki fotograf, zasłynął ze zdjęć na białej ścianie. To jest człowiek, który przez wiele lat fotografował swoim stylem fotografowania, czyli portrety na białej ścianie błyskiem prosto w twarz. I bodajże konsekwentnie przez 8 lat to robił, dopóki nie został odkryty przez panią redaktor któregoś z pism modowych. Zupełnie z przypadek gdzieś tam w jakimś małym miasteczku Stanach Zjednoczonych, która wyciągnęła go na światło dzienne. I to jest bardzo dobry przykład konsekwencji w fotografii i tego, że on fotografował tak, jak lubił i tak, jak chciał. A nie dajmy się zamknąć w jakichś dziwnych ramach, czy to sprzętowych, czy estetycznych. Róbmy swoje. Proszę bardzo. No to wypada kropkę postawić i też zmobilizować może, żeby właśnie się tak fotograficznie rozwijać, bo tak jak Przemek mówił o tym, że jest takie zaniedbanie w kwestii myślenia o obrazie, że wiesz, że sam kupujesz sprzęt i on za ciebie zrobi, to tak nie jest. To trzeba się cały czas edukować, cały czas myśleć o tych kadrach, inspirować i mieć taką dążność do tego, żeby kolejne zdjęcia to właśnie one były zdjęciem życia, a nie mieć taką myśl, że zdjęcie życia już było. Kropka.